Serdecznie witam wszystkich Państwa na kolejnym spotkaniu organizowanym przez Przystanek Historia IBN z moim skromnym udziałem. Ja się nazywam Piotr Kwieciński, prowadzę te spotkania. A dzisiejsze spotkanie poświęcone jest tematowi bardzo kontrowersyjnemu i bardzo aktualnemu. No to znaczy chodzi oczywiście o Lecha Wałęsę, chodzi o sprawę teczki Bolka. Do udziału w spotkaniu zaprosiłem wybitnych znawców tej tematyki, to znaczy nie tylko tej tematyki, bo w ogóle polskiej historii najnowszej, ale tematyki Solidarności i tematyki Lecha Wałęsy również, czyli po mojej prawej ręce profesor Andrzej Friszke. Po mojej lewej ręce dr Piotr Kontarczyk. I może na tym zakończę część ceremonialną, skończymy, więc pozwolę sobie usiąść. I powiem tak, panowie, ja się bardzo zastanawiałem, jak zacząć to spotkanie, to znaczy, czy zacząć to spotkanie od próby ustosunkowania się takiego merytorycznego do tych dokumentów, które zostały niedawno udostępnione z tak zwanej szafy Kiszczaka, czy też zacząć bardziej ogólnie. I zdecydowałem się zacząć bardziej ogólnie, to znaczy moje pierwsze pytanie brzmi w ten sposób, czy to, czego się dowiedzieliśmy, to, co poznaliśmy na podstawie tych dokumentów, które wdowa po generale Kiszczaku oferowała IPN-owi i które później znalazły się, zostały upublicznione, czy to zmieniło w jakiś sposób panów wiedzę, ale też podejście, stosunek do Lecha Wałęsy i do tego czegoś, co można by nazwać, no nie chcę używać tutaj słowa epizod, bo możemy się zacząć kłócić w tym momencie, co to znaczy epizod, do kwestii relacji między Wałęsą a Służbą Bezpieczeństwa z początku lat 70. Ja powiem od razu jedną rzecz. W moim wypadku tak, w moim wypadku to zmieniło, dlatego że do tej pory, kiedy wyobrażałem sobie, jak to wtedy wyglądało, zawsze uważałem, że tutaj coś na rzeczy było. To znaczy, że Wałęsa musiał się podpisać, że przez jakiś moment pełnił funkcję, był rzeczywiście tym realnym. Natomiast wyobrażałem to sobie wtedy jako mniej więcej w ten sposób, że młody, zastraszony robotnik, który dał się zastraszyć i wykonuje rzeczy, które są na nim wymuszane. No, z tych dokumentów dowiedziałem się, że to nie jest pełna prawda. To znaczy, że był tajnym współpracownikiem aktywnym, który sam wywoływał spotkania, sam z własnej woli informował Służbę Bezpieczeństwa o rzeczach, o których ona nie wiedziała i wykazywał tutaj dużo własnej inicjatywy. Moje zdanie o dokumentach się to oczywiście pogorszyło, nie potrzebuję tego tłumaczyć. Przepraszam może za ten krótki, może przydługi wstęp osobisty. Jak to było w panu wypadku? Może profesora Friszkiego jako pierwszego. Proszę Państwa, słychać? Oczywiście, że to pogorszyło obraz Lecha Wałęsy i skomplikowało oglądanie jego życiorysu. Z tym, że to nie jest takie proste wszystko, to znaczy powiedziałbym, że nie tylko, że pogorszyło, ale też i pozwoliło więcej zrozumieć z jego sposobu funkcjonowania w latach 70. I tak, po pierwsze, jednak to chyba trzeba powiedzieć, znaczy Lech Wałęsa oczywiście został pewnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, natomiast nie został jakby z dobrowolności, że tak powiem, to trzeba podkreślić, znaczy został zatrzymany, 19 grudnia, a więc jeszcze rządzi Gomułka, to jest sobota, jeszcze nie ma zmiany politycznej. Został zatrzymany na podstawie informacji, które Służba Bezpieczeństwa miała od wicedyrektora. Nie wiem, czy on do końca był wicedyrektorem, więc on ten tytuł się nie będę spierał. Karola Hajdugi, która to zrelacjonował, co tam się działo i kto tam należy do tej elity
strajkowej, komitetu strajkowego, czy czegoś w tym rodzaju. Kilka nazw zostało tam wymienione, w tym właśnie Wałęsy, jako domniemanego przez chwilę zastanawiano się dyrektora, nie dyrektora, tylko przewodniczącego tego komitetu strajkowego. I to spowodowało, że oczywiście on był wśród tych wziętych jako lider, jako jeden z liderów, powiedzmy. Przebieg przesłuchania, które tam w tych teczkach znajdujemy, no można powiedzieć, że wieleśmy się nie dowiedzieli, ale potwierdza jakby i autentyzm tych materiałów i dodaje szczegółów i potwierdza wiarygodność. Bo przypominam, Lech Wałęsa o tym, co robił w grudniu, to opowiadał w swojej Drodze Nadziei, wydanej w roku 87 czy 88. Ja mówiąc szczerze, tak prywatnie, to tak trochę z przymrużeniem oka to czytałem, że to takie trochę przechwały. Tymczasem okazuje się, że rzeczywiście on tutaj zeznał prawie dokładnie to samo w tym zeznaniu 19 grudnia. No i został, że tak powiem, zawerbowany w konsekwencji tego zatrzymania, tego aresztowania, zatrzymania na 48 godzin. I dalej się zgadzam, to znaczy z oceną się zgadzam, znaczy ten cały okres, który oglądamy w tych materiałach, zwłaszcza do lata 71 roku, no, pokazuje, że Wałęsa szczerze, obficie rozmawia z tym kapitanem Grabczykiem, przekazuje mu dużo informacji na różnych poziomach. Tutaj nam dwa słowa powiem, bo to są informacje przede wszystkim cenne dla nas jako dla historii, opisujące sytuację, o tym, co się dzieje wśród tych robotników stoczni, jakie są nastroje, co oni myślą, czego oni chcą, jak się burzą, jakie strajki się zaczynają, one zostaną zgaszone. Nie wiemy, że takie w ogóle były z opracowań, a tam jest to opisane, wychodzą, poszli pod dyrekcję, 300 osób, dyrektor tam w końcu im spacyfikował. Takich rzeczy jest tam sporo, które mam wiele mówią o tym, co tam się działo w tej stoczni. No ale oczywiście pytanie jest trochę inne o to, czy Wałęsa, że tak powiem, jako ten tajny współpracownik ludziom szkodził, powiedzmy. Tak, szkodził. Tak, szkodził. Wymieniał osoby, które na przykład chcą przygotować ulotki bez względu strajku, osoby, tam jest ktoś wymieniony, kto ma broń. No oczywiście są wymienieni ludzie, którzy tam powiedzmy podskakują bardziej i chcą, że tak powiem, jakiejś aktywności. Te nazwiska tam padają i tego się nie da usprawiedliwić po prostu. Ja już tak mówię w kontekście tego, co prawda mówiłem wcześniej, że do tego się nie da usprawiedliwić. Można się zastanowić, dlaczego to tak jest, bo gdyby to była sytuacja, że on już zawsze taki będzie, to byśmy się nie mieli nad czym zastanawiać. Tylko ponieważ znamy późniejszą drogę Wałęsy, no pytanie jest tak jakby psychologicznie uprawnione. Co się tu dzieje? Dlaczego ten facet, prawda, który potem będzie potrafił być twardy i oporny, tak na to idzie? Część dzieje się, że tu zastraszenie istnieje na pewno. Zresztą on to w pewnym momencie mówi w którymś z tych rozmów z tym oficerem prowadzącym, że jak był aresztowany, to myślał, że pójdzie siedzieć, że go nie wypuszczą. No i się zgodził na współpracę, bo się bał. No, o to jakby mówi, to w ramach tych aktów jest powiedziane. No a druga rzecz, to ja myślę, i to jest ta pewna hipoteza interpretacyjna, że Grabczykowi, który jak widać był dobry ubekiem bardzo, bo w gruncie przecież o to właściwie chodzi we współpracy, żeby ten partner nie czuł się szmatą, że zeznaje, że donosi, tylko miał poczucie, że robi coś dobrego w pewnym sensie. To da się wytłumaczyć. A zatem Graczykowi się udało osiągnąć taki stan, że my tu mamy ten wspólny cel. Tym wspólnym celem jest doprowadzenie do uspokojenia sytuacji. Żeby nie było rozlewu krwi. No, to jest tło straszne, prawda, ten grudzień, te masakry. Musimy, że tak powiem, no jednak, prawda, po pierwsze uspokoić załogę, no władzę załatwią, pewno słuchać, co są robotnicy, PHP, dodatki tam. To wszystko będzie załatwione w swoim czasie. Byle, że tak powiem, nie doprowadzić znowu do eskalacji, do buntu, do wybuchu, do rozlewu krwi, do nieszczęścia i tragedii. Moim zdaniem to, czego nie ma w tym tekście, bo Ubek przecież nie zapisuje swoich kwestii, a co było, że tak powiem, tym elementem więzi psychologicznej, która została wytworzona, to jest właśnie to.
I Wałęsa, że tak powiem, podchodzi, bo też nie chce. Zresztą cała jego ta grudniowa epopeja pokazuje, że on po prostu nie chciał, już chodzi, nie chciał, że tak powiem, doprowadzić do eskalacji, do... Znaczy, no tam, gdzie było najgroźniej, to próbował jakoś interweniować, tak jak przyjdzie pola. On taki był. I w związku z tym tu, bo tu zbudowano taką płaszczyznę. I teraz tak, już naprawdę kończę, nie zagadam. I teraz tak, i ten okres, bym powiedział, takiej dobrej komitywy pomiędzy nimi, no to właśnie gdzieś do lata 71, jak się popatrzy objętościowo na tą teczkę współpracy, to jest połowa teczki. Połowa teczki jest do lata 71. Druga połowa jest od jesieni 71 do końca, czyli do 76. Bo potem następuje, że tak powiem, taki rozłożony na wiele etapów trzeźwienia, gdzie on, że tak powiem, już jest taki chętny, już nie tak wiele mówi, coraz ogólniej, coraz więcej o warunkach pracy, i to tak schodzi coraz rzadziej, a potem nie przychodzi na spotkanie, albo przychodzi, bo prawie nic się nie dzieje, nie ma o czym gadać. To zaczyna gasnąć powoli. No i nie, więcej nie mają w tej chwili, jeszcze pewnie będę miał okazję, ale oczywiście, czy to pytanie było takie, czy to wpływa na obrót? No oczywiście, że wpływa. Oczywiście, że wpływa, bo to jest rzecz nieusuwalna, to nie jest incydentalna rzecz, którą ktoś może zapomnieć. To w każdym człowieku, który miałby taką przygodę, jest jakiś element, który w nim jest, tkwi. Do niego pamięcią musi wracać. Natomiast cały, że tak powiem, spór, który mu ewentualnie byłby, to jest o to, czy on, że tak powiem, stał się suwerennym, autonomicznym i zdecydowanym działaczem potem. I oczywiście jak to doświadczenie na tą jego działalność, na ten charakter przywództwa wpłynęło. Dziękuję bardzo. No, teraz poprosiłbym Piotra Gontarczyka o odpowiedź na to samo pytanie. Dzień dobry Państwu. Ja jednak pozwolę sobie najpierw, już zabieram głos, dokończyć tą kwestię kurtuazyjną. Zostaliśmy obydwaj przedstawieni jako wybitni znawcy historii i tak dalej, i tak dalej. No ja jednak pod chyba żadnym względem ani wieku, ani doświadczenia, ani stopnia naukowego, ani wiedzy o Solidarności mnie się z panem profesorem równać wręcz nie wypada. Moje miejsce powinno być bardziej na sali niż tutaj. Ale rozumiem, że skoro rozmawiamy, że coś popełniłem w sprawie Lecha Wałęsy, to jakby z tego punktu widzenia zostałem zaproszony, za co bardzo serdecznie dziękuję, no ale o tym na pewno nie będę zapominał. Znaczy pan profesor no, bardzo dużo rzeczy powiedział już o tej sprawie, o tej teczce i jakby odnosząc się do tego fundamentalnego pytania, no, może dwie, trzy rzeczy dopowiem. To jest, często pan profesor wspominał o tych ulotkach, o tym wystawianiu ludzi. Tam jest o dużo więcej rzeczy dla Lecha Wałęsy, bardzo ciężkich i bardzo poważnych. Tam są, on cały czas stara się zdobywać te informacje, tak na polecenie funkcjonariuszy SB, jak i z własnej inicjatywy. On tam biega po tych wydziałach, ustala tych ludzi. No, ja nie wiem, czy on w ogóle w niektórych momentach miał czas na pracę. On się zajmował bieganiem po różnych wydziałach, sprawdzaniem to, co robi. Jak tylko usłyszał jakieś nazwisko nowe, coś to natychmiast na ten temat meldunek. I generalnie nawet w sprawach lustracyjnych i w ogóle tak historycznie mamy pewien problem często z takim zagadnieniem związku przekazania danej informacji z jej konsekwencjami, tak? Czyli często współpraca z SB jest przez różnych ludzi bagatelizowana takim argumentem, a to mu tam nie zaszkodziło, a to oni już tam wiedzieli z innego źródła i tak dalej, i tak dalej. Tu wręcz podręcznikowo można wskazać katalog osób, których sprawy na przykład są zakładane na skutek donosu Lecha Wałęsy, potem badają ich bardzo ciężkie informacje, a z innych dokumentów wiemy, że te osoby na przykład zostały zwolnione z pracy. Albo na przykład na podstawie informacji przekazanych przez TW Polka, Służba Bezpieczeństwa już zastawia sieci na bardzo konkretną osobę i chce go tam, prawda, potencjalnie pozyskać do współpracy. Więc są to informacje miażdżące i te związki tutaj przyczynowo-skutkowe naprawdę wręcz podręcznikowo można pokazać. Czyli ja finezja jeszcze Wałęsy w takim, no wręcz chyba dokuczaniu ludziom, czy jakby wystawianiu bardzo konkretnych osób, bo Lech Wałęsa nie tylko przekazuje informacje,
że jeden z pracowników, z jego kolegów uczestniczył w uszkadzaniu samochodu pod dyrekcją, prawda? Ta informacja się tym nie kończy. Jest druga połowa tej informacji, w której on mówi, żeby wziąć go na przesłuchanie i mu zasugerować, że mają fotografię, że, prawda? Że no to jest taka pewna finezja, która no, rzadko się zdarza. Widać, że się w tym znakomicie odnalazł i jakby no, ta inicjatywa wychodziła bardzo, bardzo szeroko. Więc oczywiście w pełni się zgadzam z pozostałymi tymi elementami wypowiedzi pana profesora, czyli jakby ten wątek współpracy, czyli tą podstawą, która była tutaj takie uzgodnienie, tak, to ja wam pomogę, no i dzięki temu jakby uspokoimy nastroje, jakiś może nad łącznikiem lub kimś takim, czy osobą, która jakby przyczyni się do tego, że nie będzie awantur i nie będzie rozlewu krwi, to absolutnie można ją wręcz wprost doczytać z niektórych rozmów Wałęsy z oficerem prowadzącym. Także to jest tutaj moim zdaniem niekwestionowana sprawa, że nie było tutaj jakby elementu niskich pobudek czy chciwości czy coś, bo to jest tam skomplikowana moralnie sprawa. Tak? Z jednej strony no, potępiamy wszyscy podejmowanie współpracy, no, ale to jest znam dużo gorsze przypadki, o tak, pieniądze, jakieś kariera czy coś, tu jest przymus i tu jest ta sytuacja jakby bardzo jasna. Co ta, czy jakby nie przedłużając, bo tu wiele wątków jakby należałoby poruszyć, czy to co zmieniło jakby w moim oglądzie Lecha Wałęsy? Zmieniło w sensie takiej jakby no, wiedzy historycznej, tak? Ponieważ no, ja wyobrażałem sobie to bardziej, Wałęsę jako zastraszonego robotnika przymuszonego do współpracy. No ten przymus tutaj odegra jakąś rolę, ale teczka wygląda jakby no, te elementy, o których mówię, dla mnie dużo, dużo gorzej niż się spodziewałem na podstawie tych kilku donosów, których fragmentów donosów, którymi dysponowaliśmy wcześniej. Pozwolę sobie go nie zgodzić się akurat z prowadzącym, że, no, że coś tam było i w ogóle długo. No to, że jednak było, to jednak nasza książka z 2008 roku jednak wskazywała, że było kilkadziesiąt konkretnych donosów. Te niektóre donosy były skany, jakby zamieszczone zresztą, a jak już rozmawiamy o wiarygodności tych materiałów, pan profesor troszkę króciutko o tym tam wspomniał, no to te donosy, które mamy w postaci maszynowych, które no, nie wyrywano, prawda, w tych wszystkich operacjach, można przyłożyć do tych, które są w teczce maszynopisy i sprawdzić, że to jest przez tą samą kalkę. To jest, te materiały są absolutnie autentyczne, to jest w ogóle poza sporem. Czy to coś zmieniało percepcji tej sprawy osobistej? Na pewno z strony historycznej dużo więcej się dowiedziałem, to jest dużo gorzej. Co do jakby interpretacji w ogóle spojrzenia mojego na Lecha Wałęsę, to już kiedyś tam nieoficjalnie wymienialiśmy różne poglądy z panem profesorem, jakby nasza percepcja jest różna, bo on pamięta Lecha Wałęsę z lat 80., tak? W roku 80. ja miałem 10 lat. Lecha Wałęsę spotkałem po raz pierwszy na sali sądowej w procesie lustracyjnym. Miałem już wiedzę na temat tego wyrywania kartek, niszczenia przez urządzenie tej całej no, przestępczej operacji, tak? Której no, co najmniej patronował Wałęsa, który na sali sądowej zachował się niesłychanie butnie, arogancko, mówił, że tam tchórzem można odmarzać procesy i tak dalej, i tak dalej. No, sam doprowadził do tego, co doprowadził, z strony jakby etycznej i jakby no, tutaj już niewiele mogło się zdarzyć negatywnego w moim oglądzie Lecha Wałęsy. Dziękuję bardzo. Jak przemówiłeś o tej inicjatywie Wałęsy, o tym jak sugerował podejść któregoś z kolegów, no to mi przyszedł do głowy inny przykład, mianowicie bardzo znanego agenta, skandal sprzed kilku lat, Czesława Maleszki. Czesław Maleszka również parokrotnie sugerował, nie ograniczał się do składania informacji, co, tylko no, sugerował oficerom Służby Bezpieczeństwa, co powinni zrobić, żeby skłonić do współpracy, złamać no, kolegów Maleszki z opozycji. No i tak sobie pomyślałem, że Lech Wałęsa był na tej samej drodze, jak się okazuje, na której był Maleszka, tylko że Lech Wałęsa jakoś się na tej drodze zatrzymał, Maleszka się nie zatrzymał, prawda? To taka dygresja. Jako adwokat z diaboli spytam, czy w tych dokumentach, które zostały teraz ujawnione, czy panowie dopuszczacie
możliwość po prostu fałszerstwa. Mówię o tym dlatego, że wiemy o tej operacji z lat 80., operacji fałszowania akt Wałęsy w celu uniemożliwienia, no, kompromitacji poprzez Służbę Bezpieczeństwa, przedłużenia, oni to określali, przedłużenia za pomocą tych fałszerstw, przedłużenia, fikcyjnego przedłużenia prawdziwej współpracy Wałęsy i Agotemu Bolka. No i przypominam sobie, i panowie też o tym oczywiście pamiętacie, że uczestniczący w tym oficer Służby Bezpieczeństwa napisał w raporcie właśnie pochodzący z lat 80. słynne zdanie, że ostatni prawdziwy raport, czy tam donos TW Bolka pochodzi z roku 1970. Jak panowie to skomentują, jak panowie to widzą? Pan profesor Frisz. Dobrze, że pan to przypomniał. Tak, to jest napisane w tym raporcie, że dokumenty do roku 70. Współpraca to jest nawet rękopis, to nawet nie jest maszynopis, tylko w rękopisie to jest napisane. To z tego czasu było dla mnie bardzo ważne i bardzo istotnym elementem myślenia o tej całej sprawie. No ewidentnie ten facet się pomylił, no. Znaczy napisał, tak powiem, zero zamiast szóstki, albo nie wiem, tak się napisało, to jest rękopis, więc trudno inaczej tak ciągnąć ten wątek. Oczywiście te dokumenty jasno pokazują, że są materiały do 76. I co więcej, ciekawostką taką jest to, że w tej teczce właśnie znalezionej u Fiszczaka jest jakby pokwitowanie wyjęcia tych dokumentów. W pewnym miejscu tej teczki jest włożona strona, pismo właśnie oficjalne z pieczęciami, podpisami jak najbardziej z roku 86, w którym jest napisane, że tenże Styliński, ten sam, plus Burak niejaki, pobrali te dokumenty, dwa dokumenty chyba z tej teczki ze względu na wykorzystanie tej sprawy do sprawy ambasador, pobrali w styczniu 82 i dlatego tu są włączone kserokopie. I to są jedyne kserokopie w tej teczce, to są właśnie z tego doniesienia ze stycznia 71 roku, które w styczniu 82 zostały wyjęte, żeby zagrać przeciwko Wałęsie w sprawie ambasador i nie tylko w sprawie ambasador, powiedzmy, bo żeby dostarczyć dane Walentynowicz i to jest taka znana, nieznana sprawa, tak samo równolegle przez Bydgoszcz, żeby to do Bujaka doszło. Czyli jest skompromitować, załatwić władzę w stanie wojennym. Więc to są rzeczywiście poświadczone operacje, że ta operacja właśnie się odbyła tak czy nie inaczej. Mam jeszcze jedno poświadczenie. Natomiast co do ewentualnej fałszerstwy, ja specjalnie nie zauważam. Natomiast konsekwentnie, muszę powiedzieć, stoję na gruncie niedowiarka. Niedowiarka, nie przeczę, ale nie potwierdzam, nie dowierzam, czekam, co będzie dalej, co do rękopisu Lecha Wałęsy. Wiele mogę powiedzieć. No i co to jest? A może jeszcze słowo, bo to może nie dla wszystkich być zrozumiałe. Nawet jeżeli nie wierzę, że, czy mogę mieć wątpliwości, czy Lech Wałęsa konkretne rzeczy napisał, to ja nie neguję ich prawdziwości, bo to znaczyłoby, że nikt inny tego nie mógł wiedzieć, co tam po różnych ludziach, w różnych sytuacjach jest napisane. Jeżeli mam wątpliwości, no to takie, czy to Wałęsa, czy ten oficer Wałęsa tylko mówi. To tak jest taka. Podpisał Wałęsa, tak? Nie, on pole wszędzie podpisał. Nie, no ale też nie plączmy. Znaczy, ja nie mam wątpliwości, że to są informacje od Lecha Wałęsy, świadomie przekazał. Pytanie tylko, czy on to spisywał. No, to ja mam taką wątpliwość. Zobaczymy w raporcie. Rozumiem, dziękuję. Ty Montarczyk. Więc pan profesor opisał tę kwestię sprawy braku jednego oryginalnego dokumentu w tych aktach. Ja powiem tak, że no, tezy co do tego dokumentu są dwie. Albo on został zniszczony w czasie różnych przeróbek, czy dat, czy czegoś takiego, czy próbach jakby przerobienia pisma, czy sporządzenia kopii przez litery, to jest skomplikowana rzecz. Albo ten dokument został zniszczony, albo ten dokument w oryginale został wysłany do Komitetu Noblowskiego i tam sobie leży. Nie wiemy, na dzień dzisiejszy nie możemy tego zweryfikować. Komitet Noblowski, wtedy kiedy pisaliśmy książkę
odmówił współpracy i z tego co wiem dzisiaj dziennikarzom też odmawia. Więc jakby tutaj sprawa jest oczywista. Co do roku 1970, który rzeczywiście jeden z tych gatunków pada, jakby ja osobiście nie miałem od początku żadnej wątpliwości. Z tej prostej przyczyny, że po pierwsze istniało co najmniej już wtedy znanych kilka dokumentów, które mówiły jednoznacznie o roku 1976 jako zakończeniu współpracy. No, to nie jest tożsame jakby z rokiem donosu. Ale także jakby no, przywykłem do tego, że takie omyłki czasowe są dosyć częste w bardzo różnych dokumentach SB. O ile taka perspektywa kilkumiesięczna czy roczna powodowała, że takich błędów wyraźnych nie popełniano, bo to było istotne, czy bo jak się sporządzało dokument w 1982 roku, że to był rok 81 czy 80. O ile generalnie to chodziło o jakąś zamierzchłą przeszłość, lata 60. czy 70. takie błędy się zdarzają, bo to odległa percepcja, myślał człowiek w latach 70. i napisał w roku 70., prawda? A i takich błędów no, można wskazać dziesiątki w dokumentach SB, na przykład w ewidencji operacyjnych pracownicom tam wypełniającym dzienniki archiwalne czy rejestracyjne zdarzało się w ciągu pierwszych dni, a czasami nawet tygodni następnego roku mylić datę i wpisywać datę roku poprzedniego. Tak? Funkcjonariuszom SB piszącym dokument 2 czy 1 maja zdarzało się pomylić i zrobić datę, że z 2 kwietnia. Takie rzeczy, no jakby to jest tak umysł ludzki funkcjonuje, takie błędy się zdarzają. Więc jakby tutaj to, że ta współpraca była co najmniej kilkuletnia, nie było jakby moim zdaniem nigdy wątpliwości. Ja do tej pomyłki z tego dokumentu nigdy nie przywiązywałem żadnej wagi. Może dopowiem trochę więcej do tych samych wątpliwości, które mam, co pan profesor. No, chodzi generalnie o to, że w moim mniemaniu, a z tego co wiem również pana profesora, charakter pisma tych wszystkich doniesień budzi wątpliwości. To jest osoba, która pisała moim zdaniem. No ja jednak siedząc w papierach KC i SB trochę już kilka lat, tak? No jednak musiałem wielokrotnie przegryźć różne podpisy, parafy i tak dalej, czyli taką informację, która jest niezbędna, a czasami niestety za pomocą jednego ptaszka udaje się zidentyfikować, czy to jest charakter pisma, więc jakby trochę amatorsko zajmowałem się grafometrią i wydaje mi się, że ten charakter pisma nie pasuje mi do robotnika stoczniowego z tego okresu. Powiem więcej, znam nawet przypadki takie z ustnych relacji, w których no, w takich dużych kombinatach typu chyba to chodzi o Hutę Warszawa, albo Katowice, nie pamiętam, w latach 80. oficer SB opowiedział o tym, że oni generalnie musieli pisać za tych robotników te doniesienia, których tam mieli, dlatego że był wstyd przed przełożonymi, wszyscy byliśmy w partii, że tutaj mamy 25 lat Polski Ludowej. Tak? Robotnik jest tutaj najważniejszym elementem systemu socjalistycznego. Dalej jest nieśmiertny. Tak? Więc oni musieli sami jakby sporządzać część tej dokumentacji za nim, ponieważ taka była sytuacja. Więc ja tutaj tak się bawiłem trochę, tam kilkadziesiąt zespołów liter porównywałem i wydaje mi się, że to jest raczej charakter pisma Lecha Wałęsy, ale cały czas mam tą wątpliwość, że on jest za ładny, za równy i za dobrze wyrobiony. To była osoba moim zdaniem pisząca. I gdyby to był Lech Wałęsa, byłoby dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Tam słyszałem, że głosy w mediach odtrąbiono sukces, że jest pozamiatany, bo już wszystko wiemy. Ja mam w dalszym ciągu duże wątpliwości, ale z drugiej strony wykluczam taką sytuację, bo te meldunki są jakby bardzo różnego pochodzenia. Kilku oficerów jakby mówi, że wziął od Borka do nos, ktoś inny, kto był rezydentem stocznie, z niego wziął i tak dalej, i tak dalej. I jest w pierwszym momencie kontaktuje się z nim wyłącznie oficer, który potem wjechał, który go wyrabował i znika. No niemożliwe jest od strony takiej czysto logicznej, żeby to jeden funkcjonariusz stał przez te kilka lat za plecami Lecha Wałęsy i pisał te donosy. To jest wykluczone z drugiej strony. Więc cała wiedza... Charakter pisma jest jeden, tak? A charakter pisma jest jeden. On jest w jednym momencie, jest takie załamanie w jednym z dokumentów podpisanych przez Lecha Wałęsę. Jest zupełnie mniej gramotnie napisane, no została reszta. Ale to musiał też się wypowiedzieć specjalista jednocześnie w grafologii i psychologii, czy on jakby był wtedy zdenerwowany, czy ten funkcjonariusz, a wcześniejsze raporty musiał przemyśleć. Mówię, to jest dla wybitnych specjalistów badania. No ja mam również tutaj jakby jedną wątpliwość, co z tą ekspertyzą grafologiczną będzie, ponieważ
obawiam się, że powstanie jedna ekspertyza, druga ekspertyza i mogą te ekspertyzy sporządzać ludzie także o jasnych poglądach politycznych, czy ludzie zaangażowani itd., itd. I żywię w tej sprawie ogromne obawy, ale jakby podzielam pogląd pana profesora, już napisałem, że sprawa jest absolutnie niepowtarzalna. To, że to jest stocznia, że to jest Lech Wałęsa, że ta historia jest prawdziwa, jest no, absolutnie moim zdaniem bezdyskusyjna. No, problem to będzie wtedy, kiedy się okaże, że to nie jest jednak ręka Lecha Wałęsy i to będzie miało ogromne znaczenie procesowe dla Lecha Wałęsy, prawda? I w takiej przestrzeni formalno-prawnej, bo zapadną potem wyroki, że wszystko jest sfałszowane. Nie, 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 proszę Państwa, bez względu na to, że to jest ręka Lecha Wałęsy, ta historia sfałszowana nie jest. Dziękuję bardzo. Panowie trochę zatrącili o ten temat, ale myślę, że warto byłoby powiedzieć parę słów więcej na temat no, wczesnej motywacji Lecha Wałęsy. To znaczy, czy rzeczywiście tak było, że mógł on uwierzyć w wielkowską zmianę, wielkowską odnowę, którą trzeba bronić również przed wykrzycielami, prawda? To mogła być jego motywacja. Z kolei na przykład znany powieściopisarz gdański Paweł Wille sformułował taką tezę, że trzeba pamiętać, że w ogóle w okresie PRL-u traktowano, bardzo wiele osób traktowało Służbę Bezpieczeństwa jako po prostu pośrednika w rozmowach z władzą, mówiąc krótko, prawda? Czyli to też mogła być taka motywacja, to już i dodam to już ja, a nie Paweł Hille, że biorąc pod uwagę megalomanię Wałęsy, być może mogło tu być coś na rzeczy, bo wyobrażam sobie, że w tym momencie, że rozmawia z systemem. O tej motywacji, o tych dwóch słowach, parę słów bym poprosił, panie profesorze. No jak najbardziej. Wie pan, że megalomania, oczywiście tam jest element megalomanii, ale on ma formalne mocowanie. Również to bieganie po różnych wydziałach z tego, że on jest wybrany do Rady Zakładowej, tak? Dobrze mówię, Rada Zakładowa, 10-osobowa Rada Zakładowa, więc on ma mandat społeczny. Zresztą bardzo będzie to ważne, jak będą wyrzucać, jak się będzie tego upominał, że przecież nie wolno, wiadomo, związkowy działać. Ale oczywiście, jak powiedział pan, jeżeli popatrzymy na systemowy układ nie tylko w Stoczni Gdańskiej, ale w ogóle, no to przecież normalni ludzie, nawet jeżeli to byli normalni, bezpartyjni, nie robotnicy, ale na przykład, nie wiem, no dziennikarze na przykład, jacyś, ale w gruncie rzeczy nie mieli dostępu do czynników decyzyjnych takich jak aparat KC, prawda? Czyli władza właściwa. Jeżeli oni, jeżeli się do nich ktoś zgłaszał imieniem władzy, ja to widzę zresztą w środowiskach katolickich, kościelnych, no na przykład działaczy PAKS-u, nawet KIK-u niektórych. No, władza to była służba bezpieczeństwa. Jeżeli ktoś przekazywał jakąś informację typu żądamy, to bardzo często, czy chcemy czegoś, to bardzo często ta służba bezpieczeństwa była tym kanałem dostępnym. Tym bardziej, że tak powiem, jeżeli mówimy tutaj o sytuacji pogrudniowej. No, rzecz jasna, że dla robotnika nawet będącego, że tak powiem, funkcjonariuszem związku zawodowego na szczeblu wydziału, no to jaki jest jego kanał w górę, że tak powiem, że jakieś żądania czy opinie przekazać. Oczywiście aparat związkowy, który on jest skompromitowany, to z tych teczek też widzimy, prawda, co on tam mówi o tych związkach zawodowych. No to nie wierzy, no to są faceci, że tak powiem, absolutnie niewiarygodni. Aparat partyjny też tam jest, prawda, pojawia się ten sekretarz oddziałowej organizacji, no to też Wałęsa jakby nie jest to jego partner w żaden sposób. Dyrekcja jest partner. On wiele razy wspominał o rozmowach z dyrektorem Rzaczkiem nawet, prawda, tam różne rzeczy tam transponują do dyrekcji. No i ta służba bezpieczeństwa. Ja bym powiedział, właśnie, bo my tu się skoncentrowaliśmy na zdarzeniach, na realiach z tej teczki widocznych, zwłaszcza w roku 71. Natomiast im dalej w las, tym właśnie widzimy, jak Wałęsa próbuje tą służbę bezpieczeństwa wykorzystywać do tego,
No powiedzmy, że wykorzystywać, że ich jak uświadamiać, jakie tu są takie długofalowe problemy, które są niebezpieczne i mogą spowodować różne, no, różne złe rzeczy. Czyli kwestia wypłat, jakichś premii, brakorództwa, braku, że tak powiem, tam podzespołów, prawda, do pracy, powoduje przestoje. Im dalej w las, tym jest tego więcej. Jak już on będzie rozmawiał w roku 73 i 4, coraz rzadziej wprawdzie, z tym rezydentem w stoczni, to tam jest prawie wyłącznie takie tematy są. Takie właśnie tematy. On traktuje rzeczywiście tą służbę bezpieczeństwa jako rodzaj segmentu we władzy, który może coś zmienić. Ale powiedziałbym, że to, co jest w pewnym sensie zaskakujące, dla mnie bardzo zaskakujące, to znaczy taka próba określenia struktury buntu. On właściwie robi taki mikrosocjologiczny, aż wstyd powiedzieć, no przecież on nie ma wyczynek, mikrosocjologiczne analizy. I to jest, to nie jest tak, iż tam jedno zdanie, to tam jest nawet cały ciąg i takie rozumowania. Skąd się bierze bunt? No więc są te niezadowolenia. Musi się pojawić, że tak powiem, musi pojawić aktyw, taki powiedział, inicjatorzy tego buntu, prawda? On na to parę razy zwraca uwagę. Dlatego też tak tępi tych inicjatorów różnych. Ale sam się w końcu takim będzie. Stanie się w przyszłości jeden z inicjatorów właśnie buntu w środowisku robotniczym, który jest bardziej odważny. Zwraca uwagę na problem młodych robotników. To jest czysta socjologia, prawda, że w tym zakładzie, w tej załodze są tacy bardziej umiarkowani, ale ci młodzi to jest najbardziej zapalny element, bo, prawda, nie mają rodzin, bo są krótko w zakładzie, bo i oni są właściwie najgroźniejsi. Tam jest cały szereg takich elementów, którymi on, że tak powiem, z tym ubekiem rozmawia i właściwie, no wkrótce się tłumaczy temu, bo można by do takiego zdania chyba sprowadzić, że jeżeli nie poprawicie, jeżeli nie unormujecie, jeżeli nie zrobicie bardziej sprawiedliwie, to tu będzie wybuch. I ten wybuch, że tak powiem, w pewnym momencie nastąpi. I żeby, że tak powiem, zakończyć, jakby też dojść do końca tej teczki, którą przy okazji streszczamy Państwu. Luty 76 to jest niesamowity dokument. Ja muszę powiedzieć, że jest najbardziej zdumiewający, jakie otrzymałem tam z uwagi. Przecież to jest maszynopis, 5 stron maszynopis z lutego 76 przemówienia w Wałęsy. Nie wiadomo do końca na jakim zebraniu, ale to jest prawdopodobnie jakieś zebranie związkowe, duże. No i facet mówi 5 stron, to jest całe przemówienie przecież. W tym przemówieniu jest wszystko, co w gruncie rzeczy będzie ważne za chwilę. Czyli władza zła, związki zawodowe skorumpowane, brakorództwo, zła organizacja pracy. Wszystko to, co trzeba zmienić. On to wszystko im wywala prosto w oczy. Skąd oni mają ten maszynopis? Ja nie wiem, no widocznie to musiało być nagrywane chyba do zebrania, albo podsłuch, tak, albo podsłuch, albo jak nie nagrywali, bo oficjalne zebranie, może oni nagrywali to zebranie. To już moment jednomagnetofony był dosyć częste, więc mogli nagrywać. I to jest w gruncie rzeczy program, można powiedzieć, no już buntownika w gruncie rzeczy. No i z jego za to właśnie wywalają zakładu i oczywiście zrywają z nim wszelkie kontakty w tym 76. Więc krótko mówiąc, to nie jest pytanie, ale dość tak jednak powiem. Ta teczka nam strasznie dużo mówi o Wałęsie i jego rodzeniu się jako przywódcy, jako tego buntownika, bo ja bym powiedział, że później, on jednak to oczywiście musiało w nim siedzieć, te wszystkie doświadczenia, on miał określony obraz tego aparatu. Zawsze uważał tą służbę bezpieczeństwa za ważny segment władzy. Zawsze. Później to go nauczyło, prawda? I to zresztą widać w stanie wojennym, a nawet, prawda, już nie chcę zagadać za dużo, ale jeszcze powiem, jak mi Pan pozwoli. To pamiętam na żywo, bo na własne oczy oglądałem. To jest zjazd Solidarności we wrześniu 81 roku, wybory przewodniczącego związku. To była atmosfera, no rzeczywiście karnawał w pewnym sensie. Z
Zjazd obraduje od 3 tygodni, pełna wolność, władzy nie ma, czerwony to w ogóle nie widać. Wszyscy jesteśmy zamknięci w kabioliki, sami swoi. I to wpływa na atmosferę. Przemówienia, prawda, Jurczyka, Gwiazdy, Rulewskiego, który wymachuje pięśnią Związkowi Radzieckiemu. I Wałęsa przychodzi i to, co on powiedział, to po prostu tą salę zmroziło. To znaczy on powiedział, to jest zapisane, ja teraz już się streszczam. Żyjecie jakiś absolutny, fikcyjny świecie. Wcale nie jest dobrze. Prawdziwa walka dopiero przed nami. A co wy tu wygadujecie? Przeciwnik jest mocny. Jeszcze będziemy żyli w strasznych, ciężkich czasach. I trzeba będzie przejść przez bardzo ciężki egzamin. Więc on takie rzeczy mówił. Ja pamiętam, siedziałem na sali, a my się wszyscy tak jak fotel w Rosji. I oczywiście zastanawiam, ledwo wygrał. Ledwo, panie Piotrze, zapewniam pana, to znaczy, no tak nie pamiętam, ile było, 54 czy coś. No, 53. Ale reszta rozbita między 3. Ale dobra, ale żeby wygrać, to obniżający musiał mieć 50%. Jak miał 48, to by nie wygrał. No, ale jaka to kompromitacja by była dla Wałęsy, który uważał się za przywódcę tego związku. Nie, to była bardzo dramatyczna okoliczność, że tak powiem, po wszystkich stronach, że on może nie przejść. Ale wcale się nie dziwię, prawda, bo on w gruncie rzeczy zrobił odwrotnie, w kategoriach dzisiejszych wyborów, odwrotnie do tego, co dzisiaj się robi, bo chce się przedstawić, przypodobać wszystkim. On poszedł przeciwko sali. Ale dlaczego, prawda? Ja właśnie sądzę, ja w kontekście tej teczki to mi się zaczęło przypominać, że on miał po prostu gdzieś tam z tyłu głowy, że to, że ta partia się rozwala, że prawda, gazety piszą, co byśmy chcieli, to jeszcze nie znaczy. Ten aparat jest nietknięty, a to jest jądro władzy. Po wypowiedziach pana profesora wiele już zostaje w zasadzie do zdania, bo w większości rzeczy się absolutnie zgadzamy. Ja tylko do tego pytania pierwszego dotyczącego tego, czy Wałęsa mógł wierzyć, że to będzie lepsze, że to jest jakaś zmiana istotna i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście, że mógł i wiele środowisk, nie tylko stoczniowcy, ale także literaci, dziennikarze i wiele, dla wielu środowisk była to oczywista zmiana na lepsze. Tak? No, po tym mroku tej epoki Gomułkowskiej, no jednak zmieniało się wszystko, poziom życia, media, to media współczesne słowo, to jednak cały świat się zmienił, codzienna rzeczywistość się zmieniała z dnia na dzień. Poza tym trzeba jeszcze pamiętać o tym, że już jeżeli chodzi o robotników, nawet stoczniowych, już na tym poziomie jesteśmy, to w stoczniu uderzyła nie tylko fala represji, mająca wyeliminować tak zwany element niepokorny, ten przywódczy, ale także władza naprawdę robiła bardzo wiele, żeby pozyskiwać tych robotników, żeby poprawiać ich nastroje, zmieniano politykę finansową, płac, zaopatrzenia różnego rodzaju żywność, prawda, w produkty, ale także prowadzono badania socjologiczne, rozpoczęto tak naprawdę na dużą skalę, co tym robotnikom jest potrzebne i rozładowywano nastroje w stocznie poprzez no, właśnie datki, a także na przykład dużą kurę mieszkań, tak, dla robotników. No jednym z mieszkań, które po tym okresie dostało Lech Wałęsa, znaczy z tych, które mieszkania były rozdawane, dostały Lech Wałęsa. Bo się pojawiały gdzieś w publicystyce jakieś takie twierdzenia nawet wręcz, że to było związane z jego współpracą z SB, nic na to nie wskazuje. Po prostu ci ludzie i przywódcy, i ci niezadowoleni, i ci młodzi z wielodzietnych rodzin, którzy mieszkali po tych hotelach robotniczych, dostali dużą kurę mieszkań. Tak? Czyli jakby było o takiej przestrzeni publicznej, większej od gazety do tej najprostszej, pod którą mieszkanie, pensja i wędlina, naprawdę ten poziom życia się, czy sytuacja kierownika się bardzo zmieniała. Mógł i miał prawo wierzyć, że będzie lepiej. Nie tylko on w to wierzył. Co do tych elementów socjologicznych, o których pan profesor wspomniał, ich jest dużo więcej. Są niektóre bardzo ciekawe, jakby potwierdzają to, co pan profesor już powiedział, że Wałęsa ma tam do powiedzenia w bardzo różnych sprawach bardzo wiele, nie tylko jeżeli chodzi o stocznię tutaj bezpośrednio, ale także o politykę w kraju. To jest
No to jest ewidentny dowód na to, że on traktował to jako pewien kanał łączności rozmawiania z władzą, tak? No bo po co by władzę mówił, że rozumiem, że odpowiadał, że lepiej jest w stanie, bo no, był, zawsze tak mówił, lepiej pokierować stocznią, pokierować tym, tamtym, władzę zawsze potrafi wszystko lepiej, to jest jasne, ale on też odpowiadał tej władzy, jak edukować obywateli, społeczeństwo i robotników w dziedzinie ekonomii, tak? Bo jakby widział, że wiele osób, tak jak no nie rozumiem takich prostych rzeczy, dzisiaj wielu obywateli wykształconych nie rozumie pod tytułem tego, że cena ropy to powinna być u nas paliwa niższa, dużo dlatego, że w Stanach Zjednoczonych to jest część pensji, prawda, że jakby wiele jakby postulatów i żony ludzi jest oderwanych od pewnych normalnych reguł ekonomii. Więc on lepiej wiedział w stanie kadry partyjne, on podpowiadał, jak lepiej wykorzystywać działaczy, aparat partyjny do tego, do kontaktu z robotnikami, do edukacji itd. On z wymiarze państwowym już wtedy funkcjonował. I to jakby nas wprowadza te obserwacje niebywale ciekawe socjologiczne i te punkty jakby widzenia nie tylko w dziedzinie socjologii, ale także z rozmawiania z robotnikami. Czyli no, on jakby mówił o tym, bardzo dokładnie miał rozeznanie, kto mówi za długo, kto mówił za krótko, kto nie potrafił znaleźć dobrych argumentów rozmawiając z robotnikami. To, że trzeba elementów czasami, jak nastroje są nie za dobre, to trzeba rzucić szczytne demagogii, żeby pozyskać, prawda, do nawiązania kontaktów i ogóle. Co to wszystko oznacza jakby w takim szerszym dyskusie, jeżeli chodzi o plany, o Lecha Wałęsy, te elementy? Świadczą o dwóch rzeczach. Mamy jednak do czynienia z osobowością wybitnego przywódcy, ze względu na to jego wykształcenie, różne fatalne wady i tak dalej, to jednak był człowiek, który ze względu na jakby kontakt z ludźmi, takie rozumienie pewnych mechanizmów jakby zarządzania, czy jakby tych socjologicznych, do kogo, jak trzymają się, to jednak w jakiejś mierze był urodzonym przywódcą. A i druga sprawa, to przemówienie, o którym pan profesor wspomniał i jakby ten proces powolnego uwalniania się tej współpracy. On się rozpoczyna na początku od takich drobnych uwag, że tam myślałem, że będzie tak, a jednak jest inaczej, że widać ten proces uwalniania się z tego zaangażowania, co trwa. I jakby te przemówienie i ta współpraca się kończy moim zdaniem, no zerwaniem jednak, zerwaniem absolutnym z tym systemem, z tym stanem upadku, który Lecha Wałęsę spotkał po 70 roku. I to jest dla mnie fundamentum do myślenia o tym, czym była ta współpraca dla Wałęsy potem. Słyszałem w przestrzeni publicznej, niestety mówili to nawet historycy, że się nikt z takiej więzi nawiązanej raz nie uwalnia, że już mamy do czynienia z człowiekiem sterowanym jakby na sznurku i w ogóle. W świetle tego, co przeczytałem od strony socjologicznej, umysłowości tego człowieka i wszystkiego, co jakby wiem o tego typu, o tym przypadku i jakby czytając tych aktach, jest dokładnie przeciwnie. To jest człowiek, który się zbudował po prostu. I to jest fundamentalne dla oceny późniejszej mojej Wałęsy w roku 80. I to jest autentyczny, zbuntowany przywódca, nie żaden tam na sznurku głupstwa, nawet niestety historycy mówią. Przykre tego słuchać. No to jest akurat dobry wstęp do następnej części naszej dyskusji, ale zanim do niej przejdziemy, no to ja dwa słowa powiem w ten sposób, że no panowie o tym oczywiście mówili, ale też nie chciałbym, żeby to tak w ostatniej części naszej dyskusji można było odnieść trochę takie wrażenie pewnego rodzaju jednostronnego usprawiedliwienia Wałęsy. Ja bym powiedział tak, wszystko jest prawdą, co panowie mówicie, ale nie należy zapominać o tym, że jest też druga strona. Czyli o czym też panowie mówi, że rzeczywiście krzywdził ludzi, że brał pieniądze, prawda? Z tych dokumentów, z tych, które ja czytałem, tego no, moim zdaniem wynika też coś jeszcze. To znaczy widać, że taką Wałęsą są pogardy dla ludzi. Znaczy ja mam takie, odnoszę takie wrażenie, że on po prostu, i to jest charakterystyczne moim zdaniem dla niego później, że on po prostu miał poczucie takiej naturalnej, złej wyższości nad właściwie wszystkimi innymi. To jest może moje wrażenie, ale ja z nim pozostaję. Pan profesor Krzyszke mówił o tym, że to doświadczenie dało Wałęsie
poczucie, to poczucie siły systemu, siły służby bezpieczeństwa, to pan prezes się powoływał tutaj na to przemówienie z zjazdu w Oliwii. Ja bym się z tym zgodził, dodał jednak, że z drugiej strony chyba dało też coś jeszcze w Wałęsie, to znaczy pewnego rodzaju familiarność z tą służbą bezpieczeństwa. Nie wiem, czy panowie by się z tym zgodzili, ale to, że Wałęsie tak łatwo później już pod koniec lat 80. przyszło jakieś postawienie na pewnych ludzi związanych ze służbą bezpieczeństwa, ten dziwny układ, który się tworzył między nim a częścią Gdańskiej Służby Bezpieczeństwa, ludzi, którzy go inwigilowali, a którzy stali się jego zaufanymi, psychologicznie ma to być może jednak jakiś związek z tym, że on się może nie dokładnie z tymi ludźmi, chociaż częściowo też z tymi, zdaje się, ale z kolegami spotykał w latach 70. wcześniej. Krótko mówiąc, to przestali oni być dla niego, znaczy byli oczywiście on z nimi zero, ale oni też nie byli dla niego czymś bardzo obcym, czymś obcym. No takie jest moje wrażenie. To jest dobry wstęp do pytania, do czegoś, o czym Piotr Kotarski zaczął mówić. To znaczy, panów zdanie, jak panów zdanie, czy i jaki ta cała historia miała wpływ na politykę Lecha Wałęsy później, to znaczy już w okresie, kiedy był przywódcą Solidarności, a może jeszcze później. Kończąc ten może przydługi wstęp do tej części, przypomniał, że bodajże Stanisław Kania w sierpniu 80 roku, jeżeli mnie pamięć nie myli, komuś tam, czy pamiętam, Gierkowi, czy komuś tam mówił o tym, że Jest bodajże taka jakaś wypowiedź, tak słowa Kani z sierpnia 80 roku, czy z września o tym, że sytuacja jest kontrolowana w Gdańsku ze względu na to, że to jest Wałęsa, że to jest nasz człowiek. Jest. Tak, ja to też czytałem. No ale co to znaczy? To nic nie znaczy. No to Kania. To znaczy Kania mógł, że tak powiem, nawet jestem gotów sobie to wyobrazić, że Krzysztof Borski na przykład powiedział tak, powiedział to, co mówiliśmy. Tak, był naszym współpracownikiem. No ale przecież żadnych nie ma więcej dowodów, dokumentów, opinii nawet dygnitarzy, żeby oni liczyli na coś więcej. Może nawet liczyli w pewnym momencie. Może nawet liczyli we wrześniu, prawda? No ale nawet jeżeli liczyli, że to uda im się jakoś tam zaszantażować Polskę, to wszystko pękło jak bańka mydlana. I to bardzo szybko, no już w okresie, że tak powiem, składania statutu i potem całej afery, prawda, gigantycznej wokół, że tak powiem, statutu Solidarności. Ja do tego nie przywiązywał specjalnie wagi. Znaczy, wiele, pana pytanie jest o tyle trudno odpowiedzieć, że pan przeskoczył przez kilkanaście kluczowych lat do końca 80., a moim zdaniem się nie da. Nawet jak mówimy o słowo familiarność używam, nie da się, że tak powiem, przeskoczyć od 76 do 88. Po drodze się zdarzyły rzeczy, moim zdaniem, najważniejsze z punktu widzenia Wałęsy. Ja oczywiście nie będę tutaj państwa zanudzał długim wykładem, bo to jest niemożliwe, ale w punktach muszę wymienić. To są wolne związki zawodowe, łącznie, że tak powiem, z bardzo głośno, ogromną wagę do tego przywiązuje, wielkim wiecem pod bramą stoczni w grudniu 79 roku, kiedy Wałęsa wygłasza to centralne przemówienie do paru tysięcy związkowców. To przemówienie, ja je kiedyś wydrukowałem w Gazecie Wyborczej, mam tutaj nawet przy sobie. Tam on rzuca to hasło, prawda, że trzeba zbudować pomnik. Tam mówi o Katyniu, tam mówi o niedopuszczalności prześladowania ludzi za cokolwiek. To jest strasznie poważna sprawa. Jeszcze wieczorem, że tak powiem, tego dnia jest szyfrograf komendanta SP z Gdańska do Warszawy, odebrany tu w centrali w departamencie. To są kluczowe ważne sprawy. Wałęsa właściwie wtedy stał się przywódcą na tą skalę stoczniową gdańską. Dalszy ciąg jest jakby tego dopełnieniem, ciągiem dalszym. Pytanie oczywiście zawsze będzie takie, czy coś bezpieka z tym miała wspólne. Nie ma nic, odwrotnie właśnie do bezpieka, bo on nagrywa tam i prawda, następnie go,
następnie go tam zatrzymują, następnie próbują skompromitować, wrzucają z pracy raz, drugi, trzeci i tak dalej. Więc to jest, bym powiedział, poza formalnym zerwaniem 76, te następne lata to jest takie wyczyszczenie z relacji, to znaczy tu nie ma miejsca na żadną familiarność. Znowu nie mamy na to czasu, ale ja tu mam w tej teczce taki ramelunek, jak oni go zatrzymują, on ich bije, kopie i wyzywa. Wręcz, powiedział. Więc tu nie ma, że tak powiem, takiego czegoś. Natomiast po stanie wojennym, czy od stanu wojennego, powstaje sytuacja bardziej skomplikowana, gdzie ta słowo familiarność, a może nawet bym był gotów zaakceptować, powiem tym, że dogadamy, co przez nie rozumiemy. Otóż, Wałęsa jest internowany, prawda, przez od 13 grudnia realnie do połowy listopada, prawie rok. W tym czasie on jest wyłącznie z oficerami. Wyłącznie. Jak je, ja chcę pogadać, jak, nie, no nie mówię tam co dwa tygodnie przyjeżdżał ksiądz Orszulik, czy co miesiąc żona. Ja mówię dzień w dzień, od rana do nocy i w nocy też. To oczywiście jest sytuacja z jednej strony trudna, ale z drugiej strony no, nieodzowna. Znaczy on, jak chce z kimś pogadać o pogodzie, czy nie wiem, o rybach, no to jest oficer. Jak chce z kimś zagrać w ping-ponga, to jest oficer. I tak dalej, i tak dalej. Jak wychodzi z tego Arłamowa, prawda, jak staje zwolniony. A, jeszcze to. Nie znaczy, że on jest im podporządkowany. Jest ta bardzo ważna książka o pracowaniu Grzegorza Majszczaka i Kozłowskiego. Te wszystkie raporty tych oficerów. I proszę zwrócić uwagę, jak on się zachowuje przy okazji zwalniania, on tam mieszka i kopie. To nie tak, że on robi co oni chcą. Sam Kiszczak przyjeżdża i on mu daje odprawę. Nie zgadza się na to, co mu Kiszczak proponuje, prawda? Odmawia. Czyli on potrafi, to nie jest familiarne w sensie negatywnym, on oczywiście ma skrócony dystans w konsekwencji tych oficerów, ale nie jest powolny wobec nich w żaden sposób. Natomiast jeszcze zwolniony, przecież uzmysłowmy sobie, on w tym Gdańsku przez następne lata będzie inwigilowany totalnie, ale w pewnym sensie też chroniony totalnie, o czym nie chcemy pamiętać, ale to jest dwuznaczna sprawa. Ci oficerowie, które sobie go inwigilują, nie dopuszczają pewnych ludzi do niego, czasem dopuszczają, ale zarazem oni stanowią pewną ochronę. No, że na przykład nie przyjdzie jakiś facet i go zamorduje, prawda, zastrzeli i tak dalej. Oni jedno są odpowiedzialni za niego. Reżim sobie na to nie może pozwolić, żeby, nie wiem, tam Stasi, KGB, czy nie wiem, Abu Dal zabił Wałęsę. To jest sytuacja, że tak powiem, złożona. I ja bym powiedział, na jedną rzecz zwrócić uwagę. Zniszczony materiał, to jest taki zestaw, którego my nigdy nie poznamy niestety. SOR Zadra, czyli inwigilacja Lecha Wałęsy właśnie od zwolnienia z... A może i wcześniej, może jeszcze to jest okres legalnej Solidarności. 43 tomy akt. Wszystko poszło do pieca. W tym, że tak powiem, komunikaty podsłuchu pokojowego, 15 tomów, komunikaty podsłuchu telefonicznego, 17 segregatorów, komunikaty inwigilacji biura B, 7 segregatorów, prawda, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pytanie jeżeli... to inne, jak? Przeszłość Wałęsy. Dojdę, ja do tego właśnie dochodzę. To znaczy, dojdę do tego, ja krótko już nie będę ciągnął, ale moim zdaniem to jest wszystko fundamentalne dla zrozumienia, że to nie są takie obcy ludzie ci faceci. I w związku z tym, że tak powiem, jakiś element takiego, bym powiedział, no pewnego rodzaju, może i sympatii nawet, gdzieś tam się mógł zrodzić i funkcjonować i był jakimś takim komponentem. Na pewno nie było takiej totalnej nienawiści. I teraz, czy to w jakikolwiek sposób wpływało na jego poczynania polityczne? Nie widzę w ogóle. Biorę pod uwagę cały okres, że tak powiem, kluczowy, najważniejszy moim zdaniem, czyli między strajkiem sierpniowym 1988 roku, a wrześniem 1989.
1989 i został sformułowany rząd Tadeusza Mazowieckiego. W całej tej linii rozwojowej, tam jest dużo zdarzeń z debatą z Miodowiczem, z Okrągłym Stołem, z Magdalenką, ze wszystkich. Nie widzę żadnych elementów, żeby Wałęsa był podatny na nacisk. Tyle powiem. To krótko, tylko żeby nie zostało mi taki osad, że ja tutaj staram się bronić Lecha Wałęsy. Jeżeli chodzi o ten okres jego współpracy, nie, to, że krzywdził ludzi, że rządził wiele zła bardzo konkretnym osobom, jak już na samym początku mówiliśmy, i to jak najbardziej, bardzo ciężko go obciąża, tak, poza zborem, tak. Całkowicie również zgadzam się z tą obserwacją, że mamy tutaj do czynienia z takim złym, pogardliwym stosunkiem Wałęsy do ludzi. On na nich donosi, on im robi krzywdę, robi to zupełnie świadomie i jeszcze uważa, że mu wolno, tak. To jest tutaj jakby ta podmiotowość w traktowaniu otoczenia i nawet tych robotników, z których się wywodzi, jest tutaj bardzo, bardzo widoczna. Ona jest moim zdaniem poza sporem. Ja sobie stawiałem takie pytanie jeszcze, na które w tej chwili jeszcze nie potrafię powiedzieć, muszę jeszcze jakiś czas muszę poczytać te akta. To czy przypadkiem nie mamy nawet do czynienia z taką sytuacją, kiedy donosy padają na bardzo konkretne osoby, które mogą być potencjalnie konkurentami Lecha Wałęsy, jeżeli chodzi o przywództwo wśród robotników, no pozycję wśród robotników. Ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że no na kogo miał donosić? No na tych, którzy coś tam robią, prawda? I coś starają się zrobić i to naturalnie na nich, tak? Więc ja nie potrafię, nie twierdzę, że tak jest, na razie jeszcze sobie tego pytania nie przetrawiłem. Natomiast jakby, no co tutaj, dlaczego jakby wymówiłem te dwie cechy, jeżeli chodzi właśnie o przywódczość i o mamy też nie z takim człowiekiem, który no, traktuje ludzi absolutnie brutalnie i bezceremonialnie. To tutaj jest, to w polityce jest jakiś często taki machiawelizm, że ludzie muszą wybierać dobro. On nie ma tutaj chyba jakichś większych skrupułów w stosunku do ludzi. Natomiast dlaczego mówiłem te cechy? No, wspomniałem o tych dwóch cechach, tej zdolności do przywództwa, tych talentach, prawda, dlatego że one później są istotne. Tak? Natomiast obraz tej całej też jest dla mnie no, wybitnie negatywny. I pytanie, ale też to jest dla mnie jakby mniejsze zło w porównaniu z tym, co z czym mamy do czynienia w tej sprawie, z konsekwencjami tej sprawy w latach 90., kiedy mamy do czynienia z urzędującym prezydentem. Tak? No tam, o ile mogliśmy mu powiedzieć o krzywdzie dla konkretnych osób zwalnianych z pracy, tutaj mamy do czynienia z przestępczymi działaniami aparatu państwa, dziesiątek osób. I jakby tutaj ta ocena Wałęsy jest dla mnie dużo gorsza niż cała ta współpraca. Natomiast no, to pytanie fundamentalne, czy jakby to miało wpływ na politykę Wałęsy, czy na działalność Lecha Wałęsy w późniejszym okresie. Wydaje mi się, że w okresie Solidarności nie. Znaczy na pewno on tą sprawę w tyle głowy miał, tak? Że coś takiego istnieje, że coś takiego może się za nim wlec i tak dalej, że jakby coś może wyciągnąć. Miał to jakby w tyle głowy, ale wydaje mi się, że wtedy to nie było dla niego duże zagrożenie, dlatego że w każdej chwili mógłby wyjść, wyśmiać, prawda, potencjalnie ujawnione dokumenty, swoją teczkę i tego, no, proszę bardzo, bezpieka wyprodukowała i mógł się czuć tutaj moim zdaniem dość swobodnie i bezpiecznie, tak, że można było wszystko sfałszować, że to państwo totalitarne mogło wyprodukować wszystko i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem tutaj nie był zagrożony. Ale widziałem jakby w postawie Wałęsy wręcz wprost strach i próśby, wręcz próby uzyskania jakiegoś immunitetu, czy jakby zapewnienia, że te materiały były fałszowane, albo że coś może wypłynąć, to będzie do wyboru w latach 90. To tutaj moim zdaniem takich przypadków ewidentnie, że się tego bał, można wskazać kilka. Już przypominam sobie kuriozalną, bo zupełnie rozmowę w telewizji chyba z Jaruzelskim, kiedy ona się sprowadzała w zasadzie przez kilka minut do tego, żeby Jaruzelski potwierdził, że wyprodukowano przeciwko niemu akta, prawda? Że brał po prostu od Jaruzelskiego taki dokument, no, taką deklarację, tak? Więc o ile w latach 80. nie ma jakby tutaj takich namacalnych dowodów, ja nie wiem, czy tak było, ale nie ma namacalnych dowodów, że tak było, a mamy dokumenty, że było wręcz przeciwnie, to znaczy, że Wałęsa się jakby nie ujął przed szantażem, chociażby w czasie internowania, prawda? Mamy dokumenty przeciwne, tak? Nie ma za, to są dokumenty przeciwne.
O tyle w latach 90. wydaje mi się, że ten strach, że ten strach był jakby w działalności Wałęsy jakoś odbywał. Tak, ja bym się z tym zgodził. Znaczy, moja teza jest taka, że to jest niemożliwe, żeby ten epizod, użyć słowa epizod z lat 70. wczesnych nie odgrywał żadnej roli ograniczającej. Ograniczającej właśnie Wałęsy. Znaczy, o ile ja jestem, uważam, że Wałęsa był suwerenny w sensie dosłownym. Znaczy, od pewnego momentu nie przychodził i nie mówił ty Wałęsa, zrób to, a to, bo jak nie to, zarazem on zdawał sobie sprawę z tego, że ta dokumentacja tego istnieje i że jeżeli przekroczy pewne nieokreślone jakieś granice, to może zostać użyta. W związku z tym no, ja uważam, że on w pełni suwerenny nie był, nie wprost, nie na zasadzie bezpośredniego wymuszania, tylko na zasadzie tej wspólnej, tak łączącej go z... Bo Piotr Zaremba użył takiego określenia, że przecież jakby na to wszystko nie patrzeć, Lech Wałęsa, okazuje się, że Lech Wałęsa miał przez dziesięciolecia wspólną tajemnicę z Czesławem Piszczakiem, prawda? No i świadomość tej wspólnej tajemnicy musiała na niego wpływać jakoś ukierunkowywująco. Jeszcze raz mówię, nie na zasadzie tego, że był agentem manewrowym, tylko na zasadzie tego, że wiedział, że pewnych rzeczy, że nie może doprowadzać tej drugiej strony do czegoś, co ona uznała za jakąś skrajną desperację. Tak mi się wydaje. Panie profesorze, to się nie zgadza. Nie, to się zaczyna po prostu rozbieżność. Nie, ja się nie zgadzam. To znaczy, oczywiście on musiał zakładać, że oni coś mają z tego okresu współpracy i powinien teoretycznie się tego obawiać. Ale jeżeli popatrzymy właśnie na stan wojenny, to jest najgorszy moment w ogóle w całej historii. Przecież on jest izolowany, siedzi, jest stan wojenny ogłoszony i oni, że tak powiem, chcą wymusić na nim, żeby on wystąpił w mediach i powiedział, że prawda nie walczy, żeby spokój, nie konspiruje. On nic absolutnie istnieje. No teraz jesteśmy to z kolegą Grzegorzem Majszakiem odgrzebali, ale są wydrukowane, kompletnie mało znane. Raporty pułkownika Iwańca, czyli takiego człowieka, który od Jaruzelskiego dochodził do Wałęsy. Pierwsza rozmowa to jest 17 grudnia 1981 roku. Wałęsa jest jak beton po prostu, nie kruszeje w niczym. Odmawia, tak powiem, jakichkolwiek ustępstw, jakichkolwiek, że tak powiem, rozmów nawet o zmianie statusu Solidarności, o swoich wystąpieniach. Znam protokoły, prawda, posiedzenia kierownictwa MSW, oni się nam irytują i w końcu decydują się, że Wałęsa, to jeszcze w grudniu, 27 grudnia generał Stachura mówi, nawet jeżeli będzie jakaś zdobienie Solidarności, Wałęsa nie może być na liczbę. Także to jest, tu my wiemy, że on się okazał twardy jak skała. W gruncie rzeczy, bo się jak było wypuszczano. A to jest sytuacja, kiedy teoretycznie najbardziej się powinien obawiać. Ja się nie zgodzę tutaj z panem Piotrem, że on mógłby łatwo odpowiedzieć, że to wszystko sfałszowane, bo co najmniej nie mógłby mieć pewności, jak zostaną zareagowane. Znaczy reakcja na przykład Anny Walentynowicz pokazuje, prawda, że przynajmniej jego przeciwnicy polityczni, a tych Solidarności miał mnóstwo. Prawie większość tych znanych liderów była w konflikcie z Wałęsą. I tak od razu by mu nie uwierzyli. Mogło to być wykorzystane dla obalenia jego pozycji, absolutnie on się musiał z tym liczyć. I moim zdaniem musiał się też liczyć w różnych momentach później. Na przykład właśnie w roku 88 jesienią przygotowań do okrągłego stołu, debaty z Miodowiczem, że oni mogą próbować go szantażować. No, wydaje się, że oni tego nie zrobili, ale tutaj też jest bardzo znamienna rzecz. To znaczy, taka rubryczki tam są, kiedy kto ją wypożyczał. Muszę zwrócić uwagę, wypożyczono ją na początku września 1988 roku. Czyli w momencie, jak prawda, zaczęły się przygotowania do okrągłego stołu, to tam, no nie Kiszczak, ale podejrzewam, że ktoś dla niego, to jest jeden z bliskich jego oficerów, to wypożyczajcie taką teczkę. Czyli oni sobie przypominają, jakby, prawda? A jak patrzymy na przebieg tych wszystkich negocjacji, które mamy wgląd, tak naprawdę tydzień po tygodniu zaprosiłem ze mną notatek księdza Orszulika, no to chyba są bezdyskusyjnie wiarygodne,
no to widzimy, że tutaj nie ma żadnego, że tak powiem, żadnej miękkości, żadnego chodzenia na skróty. Więc ja uważam, że tutaj tak nie można mówić, no, że to miało wpływ. I wreszcie ja po roku 89, rok 90 już tu wchodzę z mniejszą pewnością, nigdy tego tak pilnie nie studiowałem, bo jak każdy zwykły obywatel. No tak, ale cała ta jego, że tak powiem, wojna na górze, o którą ja mam zresztą pretensję do Wałęsy, wtedy znalazłem się już w opozycji do niego, w związku z wojną na górze, to przepraszam, jej sens jaki jest? No dekomunizacja, przyspieszenie, no właściwie właśnie robi coś odwrotnego, niż robić powinien facet, na którego ktoś ma jakiś hat, teoretycznie, prawda? Moim zdaniem, dlaczego tak się dzieje, to ja nie wiem, myślę, że to jest raczej do rozmowy z psychologiem, czy on to wyparł, czy on, że tak powiem, uznał, że się nikt nie odważy, ale w moim przekonaniu tam nie ma czegoś takiego, chociaż zostaje coś, o czym pan wcześniej wspomniał, i to już jako prezydentem, to znaczy pewnego rodzaju słabość do ludzi w mundurach. Nie tylko wojskowych. Jakaś słabość. Być może związana z tym, że on ich uważa, że to zawsze jest jądro władzy. To są zawsze ważniejsi facyci, jacyś liderzy partyjni, którzy dziś są, że ich nie ma, oni będą zawsze. Bo to jest służba najpierw, prawda, z majorami, a potem generałami. To tylko króciutko, a w ocenie tych lat 90. No więc mamy wręcz, można wskazać, elementy personalne pewnego układu gdańskiego i jak lądują funkcjonariusze, którzy byli naokoło Lecha Wałęsy. Oni są wszyscy w łopie, robią świetne kariery. Jak jednego z nich losy śledziłem, to był szefem ochrony, kiedy pisaliśmy książkę mniej więcej, był szefem ochrony lotniska imienia Lecha Wałęsy. Wobec czego tak na skutek obserwacji tych oficerów zaangażowanych w akcję niszczenia tej delegatury i tak dalej widać było, że oni są mocno związani z całym tym układem gdańskim i obawiam się, że tutaj bez jakiegoś chociażby przyzwolenia na to wszystko Lecha Wałęsy ci ludzie blisko niego funkcjonowali. Ja tylko wspomnę o jednej rzeczy. Kapitan Graczyk, nie wiadomo dlaczego, w III Rzeczypospolitej znalazł się w Gdańsku. Tak? Co tam robił, jaką miał pracę i w ogóle, no trzeba było go szukać i sprawdzić. Ale podam jeszcze, moim zdaniem, najciekawszy, chyba taki najbardziej dla mnie znaczący przykład, że to miało fundamentalne znaczenie dla wielu interpretacji historii, moim zdaniem innych sprawa, przez Wałęsę, to jest sprawa Chodysza. Chodysz, przypominam, był oficerem Służby Bezpieczeństwa, który przekazywał podziemiu informacje w latach 80. za co został zresztą aresztowany i siedział w więzieniu. No, to człowiek, to jest jakby pokaz tego człowieka skandalicznie. No, mamy do czynienia z człowiekiem, który znając siłę i potęgę tego układu, tak, totalitarnego, jak bezpieka jest silna, jak może wiele zrobić, przeszedł na stronę opozycji i pomagał, tak? I między innymi prawdopodobnie przekazał również informacje o agenturalnej przeszłości Lecha Wałęsy. I taki człowiek został jakby po 90 roku szefem delegatury Urzędu Ochrony Państwa w Gdańsku. I co się dzieje? Za pomocą, przy dużym udziale, jak sądzę, Wałęsy i jego tego układu esbeckiego, Chodysz wylatuje ze stanowiska szefa delegatury w Gdańsku i wylatuje za konkretną rzecz, to znaczy Chodysz i jego współpracownicy wyłożyli Antoniemu Macierewiczowi dokumenty dotyczące Wałęsy w 92 roku i za to później płaci cenę, jest kontra, Wałęsowicze z SB wyrzucają go z tego stanowiska. I co mówi publicznie Lech Wałęsa? Czy bohaterski przywódca Solidarności wstaje w obronie człowieka, który pomagał podziemiu, który za to cierpiał w więzieniu, potem był urzędnikiem państwowym powszechnie szanowanym? Nie, on go nazywa zdrajcą. Zdrajcą, który powinien wyleczyć. Tak jest. Moim zdaniem trudno byłoby pokazać, bo czasami mamy takie dowody pośrednie, są dziwne decyzje, szemrane, jest taki układ gdański, o którym mówiłem i tym losie tych wszystkich funkcjonariuszy, nie chcę ich wymieniać z nazwisk, nie chcę się z nimi procesować, którzy są rozkładali na bardzo lukratywnych stanowiskach gdańskich w okolicy, ale namacalny mamy dowód postawy interpretacji przeszłości
przez Lecha Wałęsę w wypadku Chodysza. I tutaj moim zdaniem kluczowa jest sprawa właśnie temu Polka. I to jest, dlaczego no, to chyba nie znajdziemy, że to odgrywało niezwykle istotną rolę. Moim zdaniem także w polityce personalnej Wałęsy i w wielu jego stanowiskach ważnych państwowo. Czyli ta historia, ten Wołek moim zdaniem w latach 90. odegrała rolę dużo bardziej negatywną dla państwa, dla społeczeństwa niż w latach 80. Ostatnie pytanie, zanim postaram się dopuścić kilka z Państwa parę pytań z sali. Ostatnie pytanie jest po prostu takie, co z tego wszystkiego zostanie? To znaczy, czy w przyszłości sprawa Polka bardziej zdeterminuje obraz w oczach Polaków Lecha Wałęsy? Czy krótko mówiąc, czy obraz Lecha zwycięzcy komuny został zburzony i nie zostanie i pozostanie z tego Polek? Czy odbuduje się w pamięci Polaków Lech? I wreszcie takie pytanie, czy no, dla bardzo wielu osób z pokolenia no, mojego i starszych uderzenie w Lecha Wałęsy jest uderzeniem w sens, w jakiś sens ich egzystencji, w sens ich życia? Czy jakie psychologiczne konsekwencje dla tak powiem, naszej świadomości narodowej ten cały zespół spraw może mieć, panie profesorze? No bardzo proste pytanie. Właśnie bardzo jest trudno na nie odpowiedzieć. Ja mam wrażenie, że w ogóle już od zanim ta sprawa, że tak powiem, się nie można było zająć, już mamy posegmentowaną historię, tradycję. Ona jest elementem rozgrywek, bo w gruncie rzeczy pełni trochę rolę ideologii dla przynajmniej pewnych grup ludzi. Jest oczywiście, to jak Pan słusznie zauważył, przez innych zamach jakby na pewne fakty, na pewnej postacie czy interpretacji jest odbierany jako próba odebrania sensu naszego życia. Tak, to prawda. W związku z tym rzecz jest niezwykle namiętna, a w związku z tym też sądzę, że tak na to będzie dalej patrzono, to znaczy w zależności w gruncie rzeczy od tego, jaki kto ma stosunek do powiedzmy roku 89. Tak też będzie akcentował w całej tej historii, no, czy ważniejsze jest Bolek, czy ważniejszy jest Wałęsa jako przywódca. I oczywiście w ramach tego będą możliwe skrajne warianty, jako zwykle, to znaczy po mojej stronie, że tak powiem, no są ludzie, którzy po prostu nie chcą tego przyjąć do wiadomości. Po prostu odmawiają uznania, że taki fakt jest, prawda? Są skłonni przyjąć, bo to by bardzo chcieli, żeby to wszystko było nieprawdą, zamachem, jakimś wymysłem i mieć czysty obraz. Są tacy. Jak Państwo słyszycie, ja taki nie jestem, ale oczywiście dla mnie Wałęsa jest, jak na niego patrzę, no przede wszystkim przywódcą Solidarności, suwerennym przywódcą Solidarności z różnymi niedobrymi cechami charakteru, ja tu się zgadzam. I nie miałem nigdy złudzeń, że to nie jest sympatyczny facet, którego chcielibyśmy mieć na kolacji i 3 godziny z nim rozmawiać, to było trudne. Natomiast niewątpliwie jest przywódcą twardym, czasem brutalnym, ale bardzo skutecznym, w dramatycznych momentach. I to dla mnie zostanie. Oczywiście ta skaza jest skazą, no, której nie można zlekceważyć. Trzeba próbować jakoś ją, że tak powiem, oswoić w jakimś sensie. Przy czym to się nie da do końca oswoić. To zawsze zostanie taki dysonans poznawczy. Natomiast ja rozumiem, że dla ludzi o przeciwnej orientacji w ocenie III Rzeczpospolitej i roku 89, którzy widzą w niej więcej złego niż dobrego, czy którzy, że tak powiem, kwestionują drogę roku 89, no to będzie inne spojrzenie. To jest element, że tak powiem, podziału politycznego w Polsce i obawiam się, że długo tak będzie. Że to nie jest kwestia, że ona się zmieni za 5 lat.
Obaj piszą, a będzie bardzo długo. Element tych podziałów prawica, nie prawica, prawda, stosunek do III Rzeczypospolitej przede wszystkim. No dzisiaj mamy ten moment, niewątpliwie to jest sytuacja bardzo dysfunkcjonalna w naszej rozmowie, dzięki Bogu nam się udało zachować. Jak historycy, czyli rozmawiamy o historii, a nie o polityce współczesnej, ale że rozmawiamy o określonych warunkach, prawda? Mamy podważenie racji stanu, charakteru prawnego i tak dalej, III Rzeczpospolitej. No tutaj ta sprawa Wałęsy bardzo silnie gra w poczuciu identyfikacji z tą lub przeciwną stroną. Dziękuję. Tak, to ja spróbuję króciutko odpowiedzieć na pytanie, jakie widzę kwestie, co nam zostanie w historii, czy Wałęsa, czy Bolek. No wydaje mi się, że jednak zostanie przede wszystkim Wałęsa. To jest jednak doświadczenie milionów obywateli. To jest jednak powalanie komunizmu, który jednak w Ruch Solidarności odegrał niesłychanie ważną rolę i w takiej przestrzeni polskiej, historycznej, publicznej również. Lech Wałęsa był przywódcą, moim zdaniem, suwerennym. Oczywiście on w tyle głowy rzeczy musiał mieć, tak? I pamiętał o tym. Nie wiemy, w jakim stopniu to wpływało na jego decyzję, moim zdaniem, niewielkim. I tym przywódcą Solidarności już na zawsze zostanie. Za to będzie miał pomnik i mu się ten pomnik należy. Oczywiście zawsze jest to fundamentalne pytanie, czy epoka napoleońska stworzyła, czy jakby pewne potrzeby historii stworzyły Napoleona Bonapartego, czy Napoleon Bonaparte stworzył swoją epokę. Nikt na to pytanie nigdy nie odpowie. Tutaj mamy już troszeczkę z podobną kwestią do czynienia. Ja jakby jestem głęboko przekonany, obserwując Wałęsę i to środowisko, na tyle, ile potrafię, bo nie jestem specjalistą tej epoki, wiem o niej niewiele, nie widzę tam nikogo w okolicy, takiej najbliższej, kogoś, kto mógłby Lecha Wałęsę zastąpić, kto byłby politykiem na tyle sprawnym, na tyle skutecznym i który miał taką głębokość obserwacji zjawisk społeczno-politycznych na takim szerszym wymiarze państwowym, ale także tych zachowań młodych robotników. Kogoś tam nie było, to był człowiek moim zdaniem kompletnie niezastępowalny i on musiał być jakby elementem tej historii i za to pomnik będzie miał. Był właściwym człowiekiem na właściwym miejscu, tym Trybunem Ludowym przywódcą i to nikt mu tego nie odbierze. Natomiast no, druga sprawa to jest ta sprawa Bolka, która, no, czy ja mam nadzieję taką, pan profesor powiedział, że któryś z tych skrajnych, jakby jednoznacznych opinii może tutaj zwyciężyć. Moim zdaniem nie. Będziemy mieli tutaj zawsze do czynienia i z Lechem Wałęsą, i niestety z tym Bolkiem. I w tym wymiarze, moim zdaniem, niewielkim lat 70., ale jego dużo, dużo poważniejszymi konsekwencjami, moim zdaniem, przede wszystkim dla III Rzeczypospolitej. I ja jakby stoję na stanowisku, że to była bardzo istotna tutaj sprawa. I jakby no, warto jeszcze podkreślić, że w dużej mierze to, że rozmawiamy, że w ogóle takie pytanie może paść, czy mamy do czynienia w historii, czy przejdziemy w historii nad Wałęsą, czy nad Bolkiem, czy to jest w dużej mierze wypracowane przez samego Lecha Wałęsę. To trzeba o tym pamiętać. No, jednak gdyby ta sprawa była załatwiona dawno temu, ja rozumiem, że to trudne, bo ze względów politycznych, charakterologicznych i różnych innych, że Wałęsa jakby wypracował przez te ostatnie lata, od 1989 roku do dzisiaj, dalej sobie tam gdzieś na blogu wypracowuje, że jednak w dużej mierze on sam ten pomnik swój konsekwentnie od lat działaniami w tej sprawie, a także innych spraw obalał niestety i będzie obalał. Wałęsa, tak, oczywiście pomnik, moim zdaniem powinien przejść do historii przede wszystkim jako przywódca Solidarności. Na ten pomnik będzie miał takie z tyłu pęknięcie, że no aż przykro będzie tam za tego listy zagłaszać. Dziękuję bardzo. No i teraz chciałbym pozwolić zadać pytanie sali, przy czym apelowałbym, bardzo bym prosił o to, żeby pytania o zwięzłość, wypowiedzi i adresowanie pytań, i adresowanie i formułowanie pytań bardziej, a nie własnych opinii na ten temat, korzystając z tego, że mamy tutaj obecni, że obecni są
Nowych, moi wybitni znawcy tematu. Także... Pytanie do pana profesora Kliszczyńskiego. Głośno nie słychać. Nie słychać? Słychać. Ja też się dziwię, dlaczego w Arłamowie ten beton nie wkruszał. Być może dlatego, że to też 60% dobrych UPK-u się zajmowało naszym byłym panem prezydentem. Być może dlatego się nie udało. A to tylko jest taka intuicja. A pytanie jest takie, zatem kto skruszył naszą legendę, naszego pana prezydenta, że musiało dojść do własnej zmiany, musiało dojść do koncepcji NATO bis, musiało dojść do pomysłu spółek polsko-bolszewickich na gruzach Armii Czerwonej. Może na to pytanie pan profesor też odpowie. No, ja odpowiem bardzo krótko, bez wchodzenia w szczegóły. No to jest to, co jakby ilustracja tego, co powiedziałem przed chwilą. Zależy, jak się ocenia III Rzeczpospolitą. Pan wyjął akurat te elementy, które są typowe dla krytyków III Rzeczpospolitej. Ja musiałbym odpowiedzieć na to długim wywodem obrony i zwrócenia zupełnie inne rzeczy uwagi. Akurat, no na przykład wyprowadzenie wojsk sowieckich i kto by odegrał rolę inicjatora i takiego, że tak powiem. To z kolei też jest Wałęsa. Mówiłem tutaj o całej tej kampanii dekomunizacyjnej w okresie, której ja byłem przeciwny. Przeciwny. Od razu mówię, żeby było jasne. W 90 roku. Więc to zależy, jak na to patrzymy, zatem nie odpowiem merytorycznie i dokładnie, tylko właśnie tak, no, zależy, jak się patrzy na proces dziejowy, co nam się podoba w III Rzeczpospolitej, a co nie. Od tego zależy też ocena Wałęsy. Ja mam dwa pytania. Pierwsze do pana profesora. Mieliśmy trzech wspaniałych przywódców strajków. Na Śląsku Sienkiewicz, w Szczecinie Jurczyk i w Gdańsku Wałęsa. Trzy razy to było. Ilu było tego w Komisji Krajowej, jeżeli popadła to liczba 53 głosów za Wałęsy? Czy badania pan prowadził w składzie Komisji Krajowej? Ilu było współpracowników TU? Ja tylko dla informacji, panie jestem, pracowałem w zakładzie pracy, nie wiem, kto wybierał ludzi. Ten, kto był najodważniejszy, najgłośniej krzyczał, potem okazał się UPK-iem, bo jemu nic nie groziło. Wałęsie też nic nie groziło. W związku z tym mógł być taki ostry, pan profesor przeszkadza. Ale pytanie jest o ilu było TU w Komisji Krajowej. Rozumiem, że trzech na pewno, a myślę, że trochę więcej. Czy takie badania i pan prowadził, czy dopiero zamierza? Proszę pana. I drugie pytanie, jeśli można, do pana doktora. Nie padło tutaj słowo o opiekunie Wałęsy. Był taki człowiek, czy jest jeszcze, prawda? Wiemy o kim mowa. Wachowski ma o kim. Tak, pan Wachowski. Co się wstydzimy i boli. Chciałbym coś wiedzieć, że jego też znajduje się zbyt zastrzeżony. Czy w ogóle tutaj się nie ma? No i ewentualnie, jak oceniają panowie wpływ, stosunek, czy współpracę i tak dalej między panem Wachowskim, pośpieszony Wachowskiego w Kancelarii Prezydenta? Proszę pana, pytanie do mnie. Muszę pana najpierw odesłać do swojej książki Rewolucja Solidarności. Tam wszystkie liczby w szczegółach pan znajdzie do różnych okresów. Natomiast tak na pamięć mówiąc, to co pamiętam, od końca pamiętam, w Komisji Krajowej wybranej na zjeździe Solidarności to jest 110 osób, tajnych współpracowników chyba było 7, jeśli dobrze pamiętam. Skąd to wiemy? Z pisma generała Ciastonia do ministra Kiszczaka. W związku z tym, no chyba dosyć ważne źródło. Wcześniej bywało różnie, ja w tej chwili nie pamiętam, ale to nigdy nie była jakaś szokująca liczba. Meldunków takich, prawda, czyli potwierdzonej współpracy, no to 2-3 osoby w Komisji Krajowej. Natomiast pan powie coś troszkę innym i wracam tutaj do początku pana pytania, bo to jest ważne, co pan powiedział.
Czyli, że i Wałęsa, i Jurczyk, no i Sienkiewicz na pewno też coś tu było na rzeczy, mieli takie, takie zaszłości. To oczywiście przywoływane tutaj były słowa Stanisława Kami. To oczywiście dla władzy musiało być bardzo istotnym elementem, że my sobie z tym buntem poradzimy. Nie należy wpadać w panikę. Być może uda nam się to rozegrać. Ja myślę, że takie rozmowy w tych ścisłych kuluarach, gdzie już nie zostawia na papierze śladów, były. No ale jak wiadomo, taka historia była, że mi się nie udało rozegrać. I nawet jeżeli mówimy też przy Radio Marianie Jurczyku, nie ma najmniejszych, pan doktor Kontarczyk pisał, ale to nie ma najmniejszych śladów moim zdaniem, że on, że tak powiem, był prowadzony w 1988. To też była zamknięta historia. Dużo inaczej jest Sienkiewicza, który grał właściwie na rozłam. Prawda? Gdyby jego nie wyeliminowano, to prawdopodobnie mogła Solidarność by pęknąć. Nie byłoby jednej Solidarności. I zresztą władza na to liczyła, bo to też jeszcze ostatnie zdanie komentarza. Właśnie, my jesteśmy przyzwyczajeni, mamy w pamięci, że jest jeden wielki związek. Ale to nie było wcale przesądzone. To jest dopiero decyzja. Władza, godząc się na niezależne związki zawodowe, początkowo liczyła, że ich powstanie 100, 200, może każdy zakład będzie miał swój związek, prawda? A co najmniej będzie kilka regionów, będą wzajemnie konkurować i oni będą mogli to jakoś tam operacyjnie próbować rozgrywać. No a poszło jak poszło, prawda? Że powstał jeden związek, jeden centralny przeciwnik, de facto zarządzany też przez Wałęsę i jego otoczenie, już nie chcę powiedzieć, generalnie centralnie w gruncie. A drugie pytanie o Wachowski? A to nie do. Zacznę jednak od ważnego uzupełnienia. Pan przypomniał o poważnej sprawie pierwsza osoba, która pytała, a ja o tym jakby nie wspomniałem. Chodzi oczywiście o 4 czerwca, jeżeli mówimy o konsekwencjach, prawda, sprawy Boga, to tutaj moim zdaniem bardzo jakby takim ważnym elementem politycznym jest właśnie obalenie rządu Janoszewskiego, czy sposób i geneza zaangażowania jakby Lecha Wałęsy. Ja wspomniałem jakby nie o tym, jak tylko o sprawie Chodysza, dlatego że no, na przykład profesor Antoni Dudek w swojej książce opisuje to, jakby tak bagatelizuje sprawę, z czym się absolutnie nie zgadza, pod tytułem, że ten rząd był i tak upadł, i tak by upadł, i jakby ta sprawa w ogóle teczek w ogóle nie miała dla tej sprawy żadnego znaczenia. Jakby, no, ja się z taką interpretacją zupełnie nie zgadzam, ale jakby tutaj nie wspomniałem o tym dlatego, że jakby no tutaj mogą być argumenty historyczne, jakby z dwóch stron możemy się pospierać. O tyle w wypadku sprawy Chodysza, moim zdaniem spoko chyba roli sprawy Chodysza nie będzie. Tak? Co dotyczy sprawy Wachowskiego, ja nie potrafię panu nic mądrego powiedzieć o relacjach Wachowskiego z Lechem Wałęsą. Ja się nie zajmowałem nigdy badaniami Lecha Wałęsy tak głębiej w czasach, kiedy jakby ta współpraca była istotna, czyli chodzi chyba najbardziej o prezydenturę, a wcześniej jeszcze o lata 80. Nie zajmowałem się tym nigdy. Natomiast do dwóch rzeczy, jakby o dwóch rzeczach powiem. Pyta pan, czy jest teczka Wachowskiego w zbiorze zastrzeżonym. No gdyby była w zbiorze zastrzeżonym, to pan nie potrafi o tym powiedzieć. Znaczy nie mógłbym pan o tym powiedzieć tak z normalnego punktu widzenia. A z historycznego punktu widzenia, proszę państwa, no to nie mitologizujmy, tak? To znaczy jest, jak nam czegoś brakuje, czyjejś teczki albo jakiegoś ważnego dowodu na czyjąś agenturalną współpracę, no to zawsze wszyscy mówią, no to jest zbiór zastrzeżony. Proszę państwa, to naprawdę nic takiego mega sensacyjnego z punktu widzenia jakby zmieniania losów historii, jeżeli chodzi o służbę bezpieczeństwa, bo papierów wojskowych pewnie trochę się zawsze będzie. To nic tam takiego nie ma, żadnych Wachowskich, BM-ków i tego wszystkiego. Wierzcie mi państwo, bez militaryzacji zbioru zastrzeżonego. Tam takich rzeczy po prostu generalnie nie ma. Chciałem dwa pytania zadać. Pierwsze, co państwo sądzicie o takiej hipotezie, że co najmniej raz użyto teczki Wałęsy w okresie wypadków bydgoskich i strajku generalnego, który był bardzo dobrze przygotowany. Widziałem, jak był przygotowany. W tym czasie gwiazdę wyeliminowano z rąk, Wałęsa to zrobił. I co sądzicie o takiej hipotezie, że Rakowski zaszantażował Wałęsę teczką,
patrząc na to jeszcze z tego punktu widzenia, że zawsze potem z wielką pogardą otały się siedmiu Rakowski. Druga sprawa, no nie mająca związku z teczką, ale czy ktoś w końcu podejmie sprawę prawdopodobnej próby zamachu stanu przygotowanej przez Wałęsę po wyborze Kwaśniewskiego na prezydenta? W tym czasie podwyższono gotowość bojową w jednostkach nadwiślańskich i dokonano sprawdzenia łączności, również przez łączników, nie tylko tej telefonicznej, w garnizonie warszawskim. Jak wiadomo, potem Wilecki, jeżeli dobrze pamiętam, powiedział, że umarł król, niech żyje nowy. Prawdopodobnie w tym momencie sprawa zamachu została zamieciona pod dym. Niemniej sprawa Oleksego, jak sądzę, właśnie służyła przeprowadzeniu zamachu stanu przez Wałęsę. To ja do marca. Proszę pana, Bydgoszcz. No, tu mamy z pana sposobu zadania tego pytania. Pana rozumiem, że uważa, że dobrze by było, jakby w Bydgoszczy w związku z prezesem Bydgoskim doszło do strajku generalnego. No dobra, ale wielu ludzi tak mówiło, oczywiście to nie jest nic kompromitującego, bo Solidarność była podzielona. Większość nawet bym powiedział, uważa, że powinno być. I że wtedy byśmy, że tak powiem, rozwalili Czerwonego i byłoby super. Natomiast ta mniejszość, Wałęsa, doradcy przede wszystkim, no jak wiadomo, zrobili takie porozumienie, jakie zrobili, i do strajku generalnego nie doszło. Prawda? I to jest ten konflikt zasadniczy, bardzo ważny, przez lata ważny. Więc ja muszę powiedzieć, że w świetle tego, tych akt, które ja znam, które widziałem różnych, powiem tak, dzięki Bogu, że do strajku generalnego nie doszło. Dzięki Bogu. Ale zaszantażowano możliwie. Proszę pana, nie, to jest jakaś teczka tam. Teczka, co miała zaznaczone. Owszem, informowano, znaczy Rakowski informował, straszył, telefonował. Generalnie, jeżeli można mówić o szantażu, to szantażowano groźbą wkroczenia wojsk sowieckich. To była groźba realna. I oczywiście strona ta, która uważała, że strajk trzeba zrobić, uważała, że to jest tylko takie straszenie. Natomiast dziś my wiemy przynajmniej dwa kluczowo ważne dokumenty. Po pierwsze, ogłoszone w tej książce Pawłowa spotkanie Kania Jaruzelski z Andropowem Justinowem 4, jeśli dobrze pamiętam, kwietnia, czyli zaraz po porozumieniu warszawskim, gdzie cały ton tej rozmowy i szczegółowy zapis pokazuje, że Rosjanie, że tak powiem, są wściekli, że oni nie użyli siły. Że nie rozpoczęli siłowych rozwiązań, nie ogłosili stanu wojennego i tak dalej. Mają wielkie pretensje. Przypomnę, to 100 razy drukowane, trudno mi w tej chwili ostatni raz w tych dwóch tomach pod redakcją Łukasza Kamińskiego o tym, no jak one się nazywają? Dwa tomy o Solidarności w sprawach międzynarodowych wobec Solidarności. Po 13 grudnia. O! No. To może pan ściągnąć, czy jest ze strony OSPD. No, ona tu jest, i ona wiele razy była ta rozmowa. A druga, dużo mniej znana, ale też bardzo ciekawa, z archiwów niemieckich. Otóż Justinow, dowódca Naczelny Układu Warszawskiego, potem wyjechał do NRD. I tam zaraz, to jest początek kwietnia, i spotkał się z generałami NRD-owskimi. Ten dokument jest opublikowany w zeszytach historycznych kultury. Już nie pamiętam, kto go podał do grupy, pewnie Mianowicz. I to jest, że tak powiem, dokument niesamowity, bo ta długa wypowiedź właśnie Ustinowa jest o tym, jak i ten okropny Kania z Jaruzelskim, zamiast zrobić normalną konfrontację, czekaliśmy, liczyliśmy, to oni stchórzyli. Cofnęli się, zawarli jakieś zgniłe porozumienie. Ja uważam, już teraz uogólniając, że jeżeli było niebezpieczeństwo interwencji bezpośredniej zbrojnej sowieckiej w roku 1981, to jest kluczowy moment, wtedy było największe. I myślę, że to, że Wałęsa, no w gruncie rzeczy oczywiście trochę tak, no z naruszeniem,
zasad i obyczajów, prawda, a Geremek i Mazowiecki do tego popychali, i Chrzanowski jeszcze, i Siłę Nowicki jeszcze, że zawarli to porozumienie, idąc na właściwie konflikt z Komisją Krajową, to w gruncie rzeczy dobrze zrobili. To dobrze zrobili. Choć oczywiście to było bardzo kosztowne, bo ono złamało dynamikę Solidarności. To jest też prawda. To jest bardzo dramatyczny moment, kluczowy właściwie w historii Solidarności. To jest co do pytania o Bydgoszcz, a drugie pytanie to już nie. To króciutko. Wydaje mi się, że wszelkie tezy, plotki i informacje ustne, jakoby mogło w ogóle dojść do jakiegokolwiek zamachu stanu przeprowadzonego przez Lecha Wałęsę po przegranych wyborach, to jesteśmy w środkowej Europie w pewnym konkretnym kontekście historycznym i no, należy na to patrzeć z takim samym dystansem mniej więcej jak wcześniejsze historie, że to rzekomo miał Rzeszowskiego przeprowadzać zamach stanu po 4 czerwca. To nic na to wiarygodnego i poważnego nie ma i ja w takie rzeczy no, traktuję z ogromnym dystansem. Co do sprawy Oleksego jako próby dokonania zamachu stanu. Trochę wykraczamy poza jakby wymiar chociażby nie do końca Lecha Wałęsy. Pozwolę sobie na ten temat powiedzieć dwa słowa, ponieważ tak się składa, że zanim przyszedłem do Instytutu Pamięci Narodowej, prowadziłem sprawę Oleksego w Biurze Rzecznika Interesu Publicznego, skąd jest mi to postać z tego powodu nieco znana. Jak Aleksander Kwaśniewski i wielu innych. Więc no powiem tak, istniało ogromne niebezpieczeństwo, że po objęciu prezydentury przez Aleksandra Kwaśniewskiego ta sprawa, nazwę ją ewidentną sprawą prowadzoną z punktu widzenia służb specjalnych, ewidentną sprawą szpiegowską, zostanie po prostu zamieciona pod dywan. Jedyną rzeczą, którą można było wtedy zrobić, to skierować materiały do prokuratury i spróbować coś zrobić z Józefem Oleksym, zanim po prostu układ polityczny, który przyjdzie, wszystko po zamianę. Po prostu. Więc to jakby ujawnienie sprawy Oleksego nie było jakimś zamachem stanu przeciwko postkomunistom, tak to przedstawili postkomuniści. Tylko no, rzeczywistą próbą Andrzeja Mieczanowskiego i tej ekipy, no, której jestem z racji spraw związanych z niszczeniem dokumentów Wałęsy i dawaniem dokumentów Wałęsie, jestem niesłychanie krytyczny, no, zrobili coś państwowego po prostu i to jakby no, przynajmniej mieliśmy o ten temat wiedzę publiczną, tak? Jakieś działania prokuratury w tej sprawie zostały podjęte, tak? Ale to mówię, nie było elementem zamachu, tylko próba zrobienia coś z tą sprawą, zanim następcy całkowicie zatrą ślady i zamytą to pod dywan. Ja może troszkę uzupełnię, mianowicie moim zdaniem ze sprawą Oleksego sprawa Teczki Wałęsy jakoś się wiąże, jak się wiąże. Znaczy, zwróćmy uwagę, kiedy generał Kiszczek, jak wynika z pisma, które zostało opublikowane, chciał, nosił się z zamiarem przekazania archiwom państwowym Teczki Wałęsy. No to jest początek kwietnia roku 96, prawda? Czyli tuż po, no po, to jest moment, kiedy sprawa Oleksego żyła bardzo intensywnym życiem, kiedy przez krótki moment wydawało się, że ona może doprowadzić rzeczywiście do zmiany politycznej, kiedy cały Lech Wałęsa był rozżarty, to oczywiście to tak się o tym zapomina, ale to był moment, kiedy Lech Wałęsa był tą klęską rzeczywiście rozżarty, rzucał rozmaite groźby, mówił, że rozpoczyna straszną kampanię antykomunistyczną i kierownictwo SLD wówczas i prezydent, najpierw prezydent Elek, później prezydent już zaprzysiężony, oni rzeczywiście liczyli się moim zdaniem wtedy z tym, że scenariusz wydarzeń w Polsce może przyjąć, że to może przyjąć jakiś taki bieg wyrywający się spod kontroli, a Lech Wałęsa może w tym odegrać bardzo ważną rolę, bo przypomnijmy sobie, że pod koniec kampanii wyborczej prezydenckiej Lech Wałęsa wrócił do retoryki bardzo antykomunistycznej, prawda? Była na przykład taki wiec w Katowicach organizowany przez Solidarność Śląską Grodzką. To warto pamiętać. Moim zdaniem mieliśmy wtedy do czynienia z szantażowaniem Wałęsy, no właśnie ujawnieniem tej teczki i ujawnieniem teczki Polka, tak?
oczywiście pośrednik, to znaczy przestrzeganie jego archiwum państwowego, ale to jest oczywiste, że następnego dnia by tylko nikt nie o tym napisał. A potem cała sprawa stałaby się jasna. Czy było to szantażowanie skuteczne w tym sensie, że OSA mógł zrobić cokolwiek, żeby ten scenariusz pararewolucyjny w Polsce jakoś rozpalić bardziej? Nie wiem, być może to się raczej byłbym skłonny sądzić, że te strachy to raczej rodziły się bardziej w mózgach przywódców SRD niż były rzeczywiste. Natomiast moim zdaniem ta korelacja czasowa, to znaczy to, że akurat na początku kwietnia 1996 Czesław Kiszczak pisze pismo do archiwów państwowych, że przekazuje teczkę Wałęsy i dzieje się, to jest parę dni przed tym, kiedy prokurator Boszkiewicz umarza sprawę Olewskiego, prawda? Które to działanie można było wtedy myśleć, że być może sprowokuje jakieś wystąpienia, jakieś nie wiadomo co. Moim zdaniem jest to korelacja nieprzypadkowa, ale to jest moje zdanie. Czy jeszcze... Początek sali jest trochę... Panie profesorze, tutaj może do uzupełnienia wydarzeń w Bydgoszczy. Otóż pierwsza uchwała, jaka została przegłosowana na starcie, to był jeden głos przeciwny Wałęsy. I Wałęsa postawił warunek, ja uczestniczyłem wtedy w tym spotkaniu. I Wałęsa postawił warunek, albo zmienicie, że nastąpiła sukcja, zmiana uchwały, i wyszedł z sali. To była około godziny pierwszej w nocy. I praktycznie rzecz biorąc, nie było dyskusji. Wiemy, że na drugi dzień po godzinie 10 zebraliśmy się wszyscy razem, przegłosowano tak, jak Wałęsa chciał. Ja oglądałem nie tak dawno film, esbecki chyba, bo to dokumentalne z tego wydarzenia i wypowiedzi Wałęsy. No i wiedząc już, mając taką wiedzę jak teraz, no zmieniłem trochę swój stosunek, bo nie wiem. No to Wałęsa, no zachowania Wałęsy i jego wypowiedzi no nie są takie, jak wówczas uważałem. No ale to myślę, że będzie od razu słowo. Ale to o co szedł spór? Spór szedł przecież o to na tej krajówce, czy idziemy w strajk generalny już, prawda? I Wałęsa oczywiście tam się kładł Hamletem, ma pan rację, wychodził, prawda? No tak, żeby wszystko to był nacisk, żeby nie było jutro czy tam pojutrze strajku generalnego, bo on zakładał i słusznie moim zdaniem, że jak wejdziemy, zresztą to Karol Mocerewski też w tej dyskusji mówił, strajk generalny no to jest rodzaj powstania, no. Jak my negocjowali? To był spór, że tak powiem, zasadniczy. Czy idziemy na całość, czy rozgrywać będziemy z czerwonym tak, że właśnie będzie strajk ostrzegawczy, rozmowy i w zagrożeniu dopiero strajk na rynku. To jest spór, którego to nie ma nic sprawa Polka do rzeczy. To jest bardzo ostry spór polityczny o przyszłość i główną taktykę ruchu w momencie kryzysu. Karol Modzelewski, Parma strajk. Kuroń i Geremek. Przeciwnikiem... Geremek nie. Tak. No to znaczy nie wypowiadał się, ale był za. Zdecydowanym przeciwnikiem był Siemianowicki. Co? Dramatycznie, w dramatycznych słowach to uzasadniał. Jan Olszewski. Olszewski mniej. No, to jest jego przemówienie o wolnych powstańcach. O ile pamiętam, to Kurymowicz powiedział, że przyjechał prosto od prymasa. Kukułowicz, przepraszam. Tak, że przyjechał prosto od prymasa i przedstawił tak, jak to przedstawił. I po tych słowach Wałęsa praktycznie, że on wyszedł i było to, co było. Przepraszam. Nie, no wszystko okej. Okay. Tylko ja tu nie ma nic sprawa Polka, nie Polka, nie ma nic do rzeczy. To jest taktyka, czy czerwonego można obalić, krótko mówiąc. Ja pamiętam dobrze, tam jest bardzo znamienne przemówienie Olszewskiego Jana. Już nie pamiętam, czy na tej krajówce, o której pan mówi, czy tej tuż później, ale przed ogłoszonym strajkiem generalnym, gdzie on przypomina powstanie warszawskie, przypomina wielką ofiarę i Jan Olszewski, późniejszy premier z 1992 roku, że nie wolno ryzykować losem ojczyzny, nie wolno wszystko albo nic.
i spór był o to tylko, czy strajk generalny już i do końca, czy, że tak powiem, poprzedzamy ewentualny strajk generalny strajkiem ostrzegawczym. No ale to nie ciągnijmy tej dyskusji, bo rozumiem, że jest na inną rozmowę. Myślę, że będziemy zmierzać do końca, także kto jeszcze, nowy pan, pan, tam jeszcze z tyłu dwie osoby i to jest koniec, będzie pani zadawania pytań. To może moja taka refleksja, jak słucham pana profesora, bo pan profesor był łaskaw tak gładko przejść, że tak powiem, wytłumaczyć, skaza na historii, na czymkolwiek, wie pan. Mój ojciec został aresztowany przez NKWD za pomocą donosu, no i cudem wyszedł z tego wszystkiego, więc wie pan, no nie mówmy, że jakiś kapuś mógł małe straty donieść. Tu do pana Piotra Gontarczyka, bo pan też jakby wspomniał o tym, że te straty mogły być niewielkie. Kiedyś byłem na spotkaniu Wyszkowski, Jagielski, profesor Sąckiewicz i tam podano konkretnie 28 osób udowodniono, udało się udowodnić na bazie starych materiałów, nie jeszcze tych, udało się udowodnić, że te osoby po prostu poniosły konkretne straty. Pamiętajmy o tym, że w 70 roku, z tego co chyba słyszałem, około 3000 osób po tych wydarzeniach zostało poddane inwigilacji. Czyli zobaczmy, ile strachu, ile przerażenia, ile nieszczęść było w tych domach. Więc pamiętajmy, taki jeden drobny kapuś z drobną skazą po prostu narobił tyle, że nieszczęść, w ogóle to nie tylko tam, ale również i w całej Polsce. Druga sprawa, rok 80. Przecież pamiętajmy o tym. Pan Wałęsa nie wiadomo, w jaki sposób się dostał przecież do tej stoczni. Miał być o 6, pojawił się o 10. Była sprawa motorówki, była sprawa przeskakiwania w zależności od różnej wersji. Pamiętajmy, ta historia jest zupełnie jasna. Przecież próba przerwania, zbojkotowania strajku i tak dalej, bo te dzielne dziewczyny obroniły ten strajk. Więc pamiętajmy, więc nie róbmy jakiegoś. No już nie wspomnę o latach oczywiście, kiedy był prezydentem, no bo przecież to już są w ogóle skandaliczne. Natomiast ja mam pytanie do pana Piotra Gontarczyka, bo mam nadzieję, że jako rzetelny historyk będzie w stanie mi odpowiedzieć. Związki Lecha Wałęsy ze służbami wojskowymi. Po prostu są pewne informacje, wiadomo, że one są, również profesor Sąckiewicz to porusza, że do roku 70 był agentem wojskowych służb. I po 76. Jakby to wszystko można sobie wtedy wytłumaczyć, te wszystkie jego zachowania, jak się zachowywał agent prowadzony. Bo też pamiętajmy, no pan profesor jeszcze mówił coś takiego, że no, nie trudno wytłumaczyć jego zachowania teczką, że to była pewna taktyka, niewywoływanie strajku i tak dalej. Równie dobrze można to tłumaczyć od strony agenturalnej. Agenta przymuszono do pewnych rzeczy i wiadomo, zachował się tak po to, żeby to przekonać, a miał się do przekonywania. Także to taka uwaga. Panie doktorze, gdyby pan był łaskaw odpowiedzieć o związki, bo pamiętajmy, jeszcze raz mówię, od 68 roku do 70, zresztą nie kto inny, tylko pseudonim docent taki pan w tym też gdańskie środowisko akustyk ze stoczni, no takie informacje przekazuje i że później w 76 przejęły służby wojskowe i to takie by pasowało wygaszanie tej agentury esweckiej, jakby wygasza się i tak dalej, nie tą pewne sprawy, a jakby wchodzenie na inny to. Tak, to się jakby przejęcie. Dziękuję. Postaram się jak najkrócej ze względów czasowych. Nieprawdą jest, jakbym powiedział, iż straty wynikające z donosu Wolka były niewielkie. Takie słowa moich ust nie padły, a wręcz mówiłem coś dokładnie przeciwnego. Co do 28 osób, które wyliczenia które osób, które poniosły straty, to jest wyliczenie fikcyjne zupełnie. Na tym poziomie, w którym mogliśmy to zrobić w 2008 roku, mniej więcej taka liczba osób, nazwisk, udawało się ustalić, że przewijało się w donosach Wolka, tak mniej więcej. Ale oprócz kilku postaci zupełnie kluczowych, temu Wolku zupełnie wtedy donosił i donosił bardzo ciężkie rzeczy, były to również osoby dyrektora zakładu, czy jakieś nazwisko padało gdzieś, że takie nazwisko pada. To, że to pada, to nie świadczy do końca o tym, że to jest donos i że to jest donos w jakiejś mierze szkodliwy, więc ostrożnie z tym. Nie można było takich informacji wtedy mówić, teraz do tych nazwisk mniej więcej tyle będzie, można więcej. Co do spraw służb wojskowych, oczywiście jedyną informacją na ten temat w ogóle, jaka na początku była, to było to, że jeden z oficerów służby bezpieczeństwa o tym opowiada, że materiały Wolka dostał, no to była tam karta taka zielona, rejestracyjna ze służb wojskowych wcześniej, czyli nie po 76 roku, bo na to
już zupełnie nic nie ma i to już jest jakaś zupełnie fantasmagoria. Zajmował się nim SB i rozpracowało w 1986 roku. O tyle istniał punkt zapytania na skutek relacji jednego z oficerów, jak powiadam, zresztą to pada w filmie, zdaje się, temu Bolek, że miał związki ze służbami wojskowymi przed 1990 rokiem. Tak jest. Mam dwie ciekawe notatki a propos pełnienia służby wojskowego, bo jak oceniane przez swoich dowódców na Wałęsa, przekażę historię, którą się lepiej znają na Wałęsie. Ale no, oczywiście, dysponując tą informacją, którą Stachowiec opowiadał, miałem takie możliwości, jak byłem zastępcą dyrektora archiwum, sprawdziłem wszystko, co się dało. Śladu po tym nie ma, jakiegokolwiek archiwalnego, a nawet jest artykuł w tej chwili już młodego człowieka, chyba z Krakowa, pracownika IPN, który jakby no, od strony takiej merytorycznej to, co mówi Stachowiec, spróbował rozwieść, czyli kolor karty, lata i tak dalej, i tak dalej. I nie tylko jakby nic się w tej opowieści nie zgadza, ale raczej należy to traktować, że no, to, co mówi Stachowiec w tym zakresie, jest niewiarygodne. Czyli generalnie, no, jeżeli się pan powołuje na słowa profesora Cęckiewicza w tym zakresie, no ja wiem, że różne rzeczy pisze, ale stawia mnie pan w niezręcznej sytuacji co do jakby źródeł metodologii pracy mojego wspaniałego kolegi. Gdybym był, to jakbym mógł odpowiedzieć szczerze co na ten temat. Myślę, natomiast powiem tylko, że na tą wojskową współpracę rzekomą nie ma kompletnie nic poza opowieścią jednego z funkcjonariuszy, który w tym zakresie wydaje się wiarygodnym miejscem. Czyli ta zielona karta w jego teczce nie istnieje, tak? W ogóle nie było takiego koloru kart wtedy, znaczy, mówię, a w teczce, jak Państwo już wiemy, tak, bo też w teczce mamy, nie ma tam cienia śladu po współpracy wojskowej. Nic takiego, wedle mojego wyglądu, mojego przekonania, nic takiego nie było. Ja przypuszczam, że gdyby tak było, to no na przykład w tym raporcie oficera Służby Bezpieczeństwa, który w latach 80. opisywał, jak fałszowano, przedłużając autentyczną współpracę też chciałem wolkać, on by o tym wzmiankował wtedy. A to jest tylko moje przypuszczenie, że gdyby była współpraca Lecha Wałęsy z służbami wojskowymi, no w okresie służby wojskowej przede wszystkim zasadniczej, czy rozpoczynającej się wtedy, on by o tym wzmiankował. Ale to jest tylko moja interpretacja rzeczywistości. Następne pytania. Tutaj pan z przodu. Pan tutaj w pierwszym rzędzie się już... Ja chciałem się spytać. Jak może chodzi mi o prywatyzację, jakie odbywały się. Wiadomo, że większość prywatyzacji to odbywały się, przyjmowali ludzie ze służb. Jaki miał tutaj stosunek, no, jakie było powiązanie z Zezwolą? Chciałem dzielić kraje. Znaczy, na pewno nie można powiedzieć, że większość prywatyzacji przejmowali ludzie ze służb, najlepiej z aparatu władzy. Dobra, ze służb też, ale znaczy ja obawiam się, że nikt z nas nie jest na tyle kompetentny, że mówi o prywatyzacji. To nie z nami trzeba rozmawiać. Ale to żadna, przynajmniej nie wiem. Ja rozumiem, że panu chodziło w tym momencie o związki między Lechem Wałęsą, bo właśnie ja mówię, że zespół interesów związanych z aparatem władzy PRL i ze służbami wojskowymi. Ja mogę powiedzieć jedną rzecz, z mojego punktu widzenia tak, ja tutaj ten związek widzę, natomiast powiedzieć tutaj coś bardziej konkretnego w tym momencie no, chyba nie jesteśmy w stanie, prawda? Rola tej motorówki nadal nie zmieni. Ale to nieprawda przecież zupełna, no to są wyobraźnia kompletna. Przepraszam, no, znaczy co do że tak powiem rzeczy, o których tutaj mówimy, to jedną rzecz, jest, dajmy po rozmowę, jest wydany 20 lat temu, a może nawet więcej, pełen protokół negocjacji w Stoczni Gdańskiej. On nie jest całkiem pełen, ale pierwszy dni jest pełen. I mamy, że tak powiem, skutnik do wydarzeń szczecińskich. Warto sięgnąć i przeczytać, jak Lech Wałęsa prowadził te negocjacje od początku strajku. To jest kilkadziesiąt stron lektury. Warto przez to przejść. To jak mówi Kimon w tym strajku. W zasadzie więcej, wiele nie potrzeba.
Ale oczywiście są jakieś notatki bezpieki z tego czasu, które są wykorzystywane. Tak nie mamy śladu o tym, o żadnych, że tak powiem, intencjonalnych działaniach SB związanych z Lechem Wałęsą. Wojskowa notatka. Co? Wojskowa notatka. Jaka wojskowa? No dobrze. To są legendy, wizje i wyobraźni. To gdzie przeskoczył ten płot? Bo sam skakał przed sobą. Wchodzimy w tym momencie już w szczegóły. Ja myślę, że nie dojdziemy do tego. Dwa kluczowe słowa, tak? Dekomunizacja i ilustracja. Jeżeli będziemy w kontekście tych dwóch problemów rozpatrywać rolę Wałęsy, a nie wdawać się w jakieś detale, szczegóły dotyczące jakichś konkretnych dat, to będzie nam, to nam pozwoli łatwiej ocenić jego niestety bardzo negatywną rolę, szczególnie w okresie jego prezydentury. Weszły do tego, co pan tutaj wymienił, a więc Układ Warszawski, BIS, nocna zmiana, przedsiębiorstwa polsko-radzieckie na miejscu BAS i wzmacnianie tak zwanej lewej nóżki, to też był jego pomysł, to za jego prezydentury mamy powrót postkomuny do władzy 93 rok, do rządów. W międzyczasie pod czyjnym okiem służb odbywało się uwłaszczenie postkomuny, a zatem tutaj rola była bardzo negatywna i stąd to wynaturzenie tej transformacji. Fasadowa demokracja. Całe te 26 lat syntetycznie bardzo negatywny daje obraz właśnie Wałęsy, jego roli w tych latach, kiedy pełnił przede wszystkim prezydenturę, ale i pacyfikował nurty niepodległościowe w latach 80. w Solidarności. Także to bardzo syntetycznie pokazuje jego bardzo negatywny. Nie wdając się w te szczegóły, co kiedy gdzie. Jedno zdanie, panie Myśle. Ja jedno zdanie, nie będę się ustosunkował merytorycznie do tego, tylko to, co wcześniej zostało powiedziane. Ocena Lecha Wałęsy będzie w ogromnej mierze zależała od tego, jak oceniamy III Rzeczpospolitą. Ja jestem patriotą III Rzeczpospolitej. To było moje państwo. Moje państwo. Ja się z nim utożsamiałem i go będę bronił. I teraz oczywiście z Państwa wypowiedzi wynika, że Państwo macie inny pogląd. Czyli nie jesteśmy patriotami? Nie, jesteście patriotami Państwo innej Polski. Trzecia Rzeczpospolita to była moja ukochana ojczyzna. I często mi słuchacie, że żyje Państwo. Życie ludziom dawali za Polskę. I teraz to jest ostatnie pytanie, które pan zadaje. Jeśli można, na temat, który tutaj konkretnie był poruszony, że są kwestie, które nie należą do tematu zebrania. Natomiast mam pytanie, postulat, podziękowanie dla pana profesora Piszkiego, że ma to koreluje między poglądami społeczno-politycznymi a ocenami osób. Musi być racjonalność w sieci i na tyle nadzieję, jest to jest na korelacja. Natomiast mój postulat jest taki, czy możliwe jest spotkanie w innym terminie dotyczące kontynuacji tej sprawy. Mi się podobało to spotkanie, ale w aspekcie refleksji społeczności i nas samych nad formami ustroju i racjonalności polityczno-społecznej właśnie ten spór 3-4-5-B w kontekście tego, czy Wałęsa jest tylko Polkiem, czy aż Lechem Wałęsą. Uważam, że jest tylko i wyłącznie Lechem Wałęsą, żadnym Bolkiem, mimo że miał ten epizod. Dlaczego? Bo jeśli mógł być ten chrześcijanin przyszły Szabel, dawniejszy Szabel Fadłę i my uznajemy każdemu prawo do błędu, to wtedy sądzę, że chrześcijanie powinni się zgodzić, że Wałęsa jako jakoś tam wierzący w sposób swoim pewnym czasie Szabłem, stał się Padłem i dzięki Wałęsie. A teraz chciałbym powiedzieć, że błędy tak, po kolei twórców III RP, też tutaj jestem patriotą III RP, uważam, że to jest twór niedoskonały, ma wodę w głowie i dawno, trzeba naprawić tego dawno i to wodę w głowie. Gdzie ono jest? Oczywiście nie tam, gdzie tam ci sądzą, ale blisko tego, tylko nie będę tego artykułować. Natomiast jestem kolegą, jestem studentem,
jestem absolwentem matematyki i mój kolega Andrzej Zarach był w Komisji Krajowej z powodu tego, że był profesorem logiki. I no, solidarnościowcy uznali, Andrzej, jeśli jesteś logikiem, no to będziesz komisji nadzoru, jak się nazywa, kontroli, rewizyjnej. No. I on był w tym tam, chcę powiedzieć, a drugi profesor, ten szef Trybunału Konstytucyjnego, jak się nazywa, to jest mój drugi kolega z prawa. Czyli ja matematykę, tę logikę, a ten prawo, zrobiliśmy twór niedoskonały, ma Downa, ale wybaczcie, skąd się mieliśmy nauczyć? Przecież wiemy o tym, że taki w FSO był taki już poprzedni bałek na minus jeden, jak się nazywał ten FSO gościć. No, w związku z tym zwracam uwagę, że przedstawiciel episkopatu, Orszulik i inni, plus Siła Nowicki i tenże Olszewski, to są nasi starsi koledzy obywatele. I my, jako społeczność, uczymy się na własnych błędach. Nie ten jest doskonały, co nie popełnia błędów, tylko ten jest, co ma refleks i przytomność umysłu i poprawia własne błędy, odpowiednio wcześniej. Przyznają się do nich. Bałęsa nie miał tej zdolności. Tak, gdzie większość szlachet, obecnych tu szlachciców na Dutrufu, ja tu się wstydzę, ale na szczycie nie jestem szlachcicem, jestem chłopem, pańszczyźnianym dzielnie. W związku z tym, jak chcę być obywatelem, to muszę się wyzwolić na obywatelstwo. I Bałęsa bardzo ładnie to pokazuje, ten proces. I bym prosił pana Skrycińskiego na końcu, czy się da zrobić takie spotkanie, być może tu w IPN-ie, kiedy będą socjologowie, politologowie, stronowie społeczni, którzy będą nie tylko historycy, bo to jest zagadnienie znam społecznych bardzo ogólne. W jaki sposób Angole mogli mieć w XVIII wieku rewolucję, glorię z duszy, a Cromwell był niż lat wcześniej. I byli tacy mądrzy, że mają system liberalny, kapitalistyczny. My też chcemy to mieć. Więc rozumienie kategorii systemu politycznego, społecznego, prawnego, strony społecznej nie dotyczy tylko pamięci narodowej, ale procesora narodowego. Dziękuję bardzo. Propozycja jest oczywiście ciekawa, ale wykraczająca poza ten cykl, którego słowie w nazwie jest słowo historia, które dotyczy no, historii, a wtedy Wałęsa, jak pan słusznie powiedział, nie był, nie, Lecha Wałęsy porównać z Szabłem Pawłem nie można, to dlatego, że Szaweł Paweł no, nie ukrywał tego, co robił jako Szaweł, zanim stał się Paweł. Ten Wałęsą jest odwrotnie, dlatego porównanie jest nietrafione. Dziękuję państwu bardzo, dziękuję bardzo przede wszystkim naszym gościom, profesorowi Friszkę i doktorowi Gonzarczykowi. Bardzo dziękuję wszystkim państwu za przybycie. Przepraszam, czy dziękuję, może pan skomentować słowa pana profesora o Rzeczpospolitej, że to jest jego Rzeczpospolita. Czym się różni? No ja rozumiem. To skandaliczne słowa. Nie, to nie, nie, nie. Skandaliczne znaczy, słowa uważam, bo on obrazi wszystkich Polaków. On wyklucza ludzi, ale, wyklucza społeczeństwo. Pan wziął. Jest zainteresowany, co mam do powiedzenia, czy będzie pan cały czas krzyczał? Bo jak nie, to ja sobie nie, bo jak pan skończył rozmowę. Okej. Słowa profesora dotyczyły tylko i wyłącznie tego, że są tacy, którzy kontestują trzecią Rzeczpospolitą i którzy jej bronią. On należy do tych, którzy jej bronią. W tym kontekście ale, tylko spoda słowo patriotą. Nie, trzeciej Rzeczypospolitej. Jeżeli czyli państwo będziecie chcieli przekształcić słowa pana profesora Friszka na wersję, którą państwu pasuje, to proszę bardzo. Ja tylko twierdzę, że nie było w tym niczego skandalizującego, ponieważ pan profesor powiedział tylko to, używając frazy, że jest patriotą III Rzeczypospolitej, że są tacy, którzy utożsamiają się III Rzeczypospolitą i ją krytykują. Nic więcej pan profesor nie powiedział i nikogo nie obraża. Tak należy to rozumieć i ja nie widzę w tej grupie niczego złego. Reprezentuje gorsze sądy. Nie, to są państwa, później powiedział. Nie, nie powiedział. To są państwa nadinterpretacje słów profesora. Ja nic takiego nie słyszałem. Proszę pana, wypowiedzi, prawda, różnie można interpretować. Natomiast ja czuję się oburzona takim zachowaniem, ponieważ osoby, które w takiej debacie uczestniczą, partycypują, wykazują przynależność społeczną. Więc określenie tej sytuacji takimi słowami jest rażące. Ja myślę, że pani nie zrozumiała słów pana profesora. Powtórzę pani po raz trzeci. Ja tak to odebrałam. Na panią, a to pani może odbierać, jak pani chce. Jeżeli mnie pani pyta, mam swobodę, to jest moja przestrzeń, z której korzystam, prawda? Jeżeli ma, w ten sposób. Mogę pani, czy jest pani zainteresowana tym, jak ja to interpretuję, czy nie? Jest pan zainteresowany tym? Nie, nie jestem. Przepraszam, mam do pana pytanie. Sumienie Narodu, taki kanał youtuberski, pan się określił jako patriota III Rzeczpospolitej. Jak to mamy rozumieć? Jestem patriotą wolnej, demokratycznej, praworządnej Polski. A dzisiaj mamy jaką Rzeczpospolitą?
No, mamy wielką krytykę III Rzeczpospolitej, z którą ja się utożsamiam, z III Rzeczpospolitą, nie skąd. Pan określił się jako gorszy sort. Tak zostałem nazwany. Jak mam to rozumieć? Co to jest ten gorszy sort? Tak zostałem nazwany przez prezesa Kaczyńskiego, gorszy sort Polaków. Nie pan się sam tak określi. Dziękuję bardzo. Nie będę z PiS-em rozmawiał. Pan profesor Królowego Stolu. Dzień dobry panu. Był pan uczestnikiem konferencji dzisiejszej na temat TW Bolka. Czy mógł pan skomentować dzisiejsze to spotkanie i skandaliczne zachowanie profesora? Znaczy, w moim przekonaniu jakby spotkanie to takie było jednostronne, jakby była pewna jedna wizja. No, przedstawiono Wałęsę jako człowieka, który ma jakąś skazę na swoich działaniach, natomiast ewidentnie nie uwypuklono i nie pokazano po prostu tego łajdactwa, tak moim zdaniem, które było, bo ktoś, kto donosi na swoich kolegów, przyjaciół i tak dalej, no to po prostu przekracza wszelakie granice przyzwoitości, powinien być napiętnowany. Natomiast tu wygląda na to, że szczególnie pan profesor jakby próbował to jakby wygładzić, dostrzegać pewne elementy, że w tych teczkach to są takie elementy, które bardzo wskazują na jego analityczność socjologiczną, na inne rzeczy. No było to, że tak powiem, no dla mnie to jakby wychodzę z tego spotkania generalnie niezadowolony, bo nie padła konkretna odpowiedź na kwestie i na temat postawione. Natomiast bulwersujące słowa dla mnie były w wykonaniu pana profesora Friszkę, który w pewnym momencie powiedział, że to jakby nasze poglądy to się opierają o to, jak my oceniamy III Rzeczpospolitą, a to co powiedział, że on był patriotą i jest patriotą III Rzeczpospolitej, i takie jest jego zdanie. To znaczy, jak ja zrozumiałem, że ja i inni uczestnicy, my nie jesteśmy patriotami po prostu na dzień dzisiejszy. Czyli są patrioci, ci, którzy popierają III Rzeczpospolitą, a ci, którzy nie popierają, no to nie są patriotami. Podszedłem po spotkaniu do pana profesora i przypomniałem po prostu jemu pewną sentencję, którą wypowiedział książę Adam Czartoryski, który powiedział, że w Polsce są tylko dwie partie, Polska i Antypolska. Czyli ja rozumiem, że jeśli pan profesor uważa, że jest z partii polskiej, to znaczy wszyscy, większość uczestników tego spotkania jest z partii antypolskiej. No taki jest mój komentarz. Jest jakby mi przykro. Dostrzegam potrzebę zrobienia podobnego spotkania, ale w innym składzie, gdzie będą te jakby opinie będą klarowniejsze, no bo tu była dla mnie, zresztą ja się nie dziwię, pan profesor Friszkę od dawien dawna bronił Wałęsy i teraz dopiero jakby zaczął przeglądać, no ale po prostu jego cały wywód miał za zadanie pokazać, no niby był, ale w zasadzie na każde jakby punkty zapytania dotyczące jego działalności Wałęsy w latach 90. jako prezydenta, przecież ewidentne sprawy baz rosyjskich, nocnej zmiany, blokady lustracji, różnych układów, spółek nomenklatury, otaczania się w zasadzie, no tak nie odpowiedział, nie odnosił się, a przecież to jest ewidentny dowód dla mnie, przynajmniej jako obserwatora i osoby, która żywo się interesuje, jest to dla mnie dowód, że ta jakby współpraca, czy brzemiona tej współpracy on dalej niósł w lata swojej prezydentury, a zachowanie do dnia dzisiejszego pana Wałęsy do dnia dzisiejszego skandaliczne, tu nawet taki głos z sali był, że Szaweł, Paweł, że Szawła się stał Pawłem, tylko że on wtedy Szaweł, że tak powiem, zrozumiał swój błąd, prosił o przebaczenie i naprawił swoim postępowaniem wszystkie krzywdy, które robił chrześcijanom, pierwszym chrześcijanom robił, naprawił, czyli trzeba po prostu przyznać się do tego wszystkiego, prosić o przebaczenie. Czy ludzie przebaczą? Nie wiem, bo to jest jakby bardzo indywidualna sprawa. Wiem, że wiele ludzi jest w stanie przebaczyć, natomiast donoszenie tyle krzywd, które zostały zrobione i współpracownikom, kolegom, znajomym, ale przede wszystkim Polsce zostało zrobione i ja jako Polak po prostu czuję ten ból z powodu tych krzywd, które nie tyle konkretnym osobom, ile całej Polsce zostały zadane. Pan profesor Friszkę od lat przecież nie ukrywał swojej oceny, wcześniej w ogóle negował wszystkie jakby próby powiedzenia prawdy o Wałęsie. Na dzień dzisiejszy już przytłoczony dokumentami, bo to już w tym momencie, kiedy są już jasne, klarowne dokumenty, to już się nie da w tym momencie zwodzić, no to przyjął wariant, to co na początku wspomniałem, że no, to była taka drobna skaza i w zasadzie jakby mało istotna, a że w miarę upływu
lat 70. to Wałęsa jakby stawał się, no, że tak powiem, coraz mniej informacji przekazywał, coraz rzadziej, jakby to się wszystko przerywało. No przecież wiadomo, że największe spiętrzenie tych tematów to było w roku 70, 71, 72, później jak wyeliminowali całą opozycję i te wszystkie grupy niezadowolonych pracowników, no to nie było na kogo donosić, więc stąd moje pytanie, które się pojawiło dotyczące związków z wojskowymi służbami, bo to jakby tak w Wałęsy, bo to tak jakby się w jakiś sposób to wszystko jakby pasuje. Natomiast pan doktor Kontarczyk jasno odpowiedział, że on nie widzi, że jest jedno jedyne, jakby jeden jedyny dokument, czy jakby jedno stwierdzenie jednego z funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, że on widział jakby zieloną kartę pokazującą, jakoby został oddelegowany Wałęsa w roku 70. do SB, ale to jakby nie ma żadnych innych dokumentów i raczej. No ale takie hipotezy krążą, one krążą w internecie, a my jako obywatele powinniśmy sobie zadawać pytanie, cały czas pytać, sprawdzać, no bo jakby politycy mają, czy profesorowie niektórzy mają tendencję, że tak powiem, do próby no, przeinaczania w tym momencie historii. To taki sam był przykład w czasie tej że tak powiem, no tutaj wystąpień pana profesora, gdy padło pytanie o zdarzenia bydgoskie i wtedy Wałęsa jakby doprowadził do tego, że strajku nie było. I wytłumaczenie pana profesora było takie, że to tak byli jakby jedni, którzy mieli tą strategię, bo mogła być wojna z Rosją, a drudzy nie. Natomiast w moim przekonaniu równie dobrze to mógł być wpływ oficerów prowadzących, którzy kazali Wałęsie no, takie, a nie inne zachowanie. Ale mówię, no to pozostaniemy i te wytłumaczenia być może na swój sposób ma rację, w zależności od tego, jak ktoś ocenia III Rzeczpospolitą, to te wszystkie zdarzenia będzie próbował w tym momencie ocenić według dzisiejszego jakby spojrzenia na osiągnięcia czy klęski, które w III Rzeczpospolitej przeżyliśmy. Dziękuję. Czy przedstawi się pan telewizją? Andrzej Schreiner, Warszawa. Dziękuję.